Otwieram 58. sesję Rady Miasta Zielona Góra 6. kadencji samorządu terytorialnego na lata 2010-2014. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam również zaproszonych gości. I proszę o wyciszenie rozmów. Przede wszystkim witam Pana Prezydenta Miasta Zielona Góra, zastępców Prezydenta, przedstawicieli Urzędu Miasta Zielona Góra z Panią Skarbnik i Panią Sekretarz, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli Komend Straży Pożarnej, Komendy Policji, Komendy Straży Miejskiej, dziennikarzy lokalnej prasy, radia i telewizji. Witam wszystkich Państwa mieszkańców Zielonej Góry przybyłych na dzisiejszą sesję i zarządzam sprawdzenie obecności. Bardzo proszę o ekran obecności. Proszę o potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji. Wszyscy Państwo radni? Pani radna Aleksandra Mrozek. Dobrze, proszę o podanie wyników. Stwierdzam, że na sesji według listy obecności obecnych jest 19 radnych. Na ustawowy stan rady 25 radnych, co stanowi kworum umożliwiające podejmowanie prawomocnych uchwał. Ja, Wysoka Rado, ze swojej strony chciałbym Państwa poinformować, że jest w sumie nietypowa sytuacja dzisiejszej sesji, ponieważ mamy aż 4 czy 5 wniosków o zabranie głosu w punkcie sprawy różne, który zgodnie ze statutem umieszczany jest w końcowej części sesji. W związku z tym zgłaszam wniosek o zmianę porządku obrad. Już Państwu mówię, 6 wniosków o zabranie głosu, aby zaraz po otwarciu, jeszcze przed zapytaniami radnych, był punkt sprawy różne, ale w wersji pierwszej, to znaczy nie wykreślimy spraw różnych z końca sesji, dlatego że gdyby Państwo radni jakieś sprawy różne mieli na koniec, to oczywiście ten punkt niech zostanie. Natomiast tutaj jako punkt drugi proponuję sprawy różne z możliwością udzielenia głosu mieszkańcom na początku dzisiejszej sesji. Tak jest mój wniosek. Jeszcze jest wniosek, a przepraszam, zanim do komisji czy ze strony prezydenta jeszcze są jakieś wnioski o zmiany porządku obrad? Tak. Bardzo proszę, pan prezydent Janusz Kubicki. Szanowni Państwo, ja myślę, że zdajecie sobie z tego sprawę, że część mieszkańców, która przyszła, jest zainteresowana drukiem 577 z literką A. Dlatego moja propozycja brzmi, aby go przesunąć na punkt numer jakby 3 w porządku obrad po otwarciu sesji, przed zapytaniami, a po wypowiedziach mieszkańców, aby te dwie uchwały, czyli 576 i 577 w tym momencie przyjąć, bo dotyczą one tych osób, które się dzisiaj zgromadziły na sali. Pan radny Mariusz Marchewka, bardzo proszę. W imieniu Komisji do Spraw Rodziny chciałbym zgłosić zmianę porządku obrad. Chciałbym, aby w punkcie 4 podjęcie uchwał w sprawach można na samym końcu dopisać projekt uchwały na druku numer 578 złożonym do Biura Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora żłobka miejskiego numer 7 w Zielonej Górze. To bardzo proszę o przyjęcie takiego rozwiązania i abyśmy dzisiaj się tą sprawą zajęli, ponieważ termin odpowiedzi na tę skargę mija pod koniec listopada. Dziękuję bardzo. Czyli ten druk 578 byłby rozpatrywany w podpunkcie 11 punktu 4, tak? 11. Dobrze, jeśli chodzi o ten druk 577A. No właśnie o to chciałem zapytać, że to jest, ten wniosek nie jest kompletny, bo to w pierwszej kolejności musiałby być uchwała budżetowa, musi być, tak? Dobrze, ale czy nie lepiej by było, żeby to jednak było w punkcie podejmowanie uchwał? Tak, przecież my będziemy mieli, no co prawda, interpelację,
potem wystąpienia, ale żeby te sprawy były rozpatrywane w punkcie uchwał. Pan prezydent Janusz Kubicki, bardzo znaczy, proszę. Ja głos za swoim wnioskiem. No, państwo wiecie, że zapytania z waszej strony to jest około godziny z kawałkiem. Jeżeli tam dopuścimy jeszcze wystąpienia mieszkańców, którzy przyszli, no to jest kolejna godzina, żebyśmy nie kazali wszystkim czekać tutaj tych kilka godzin, zanim dojdziemy do tego punktu. Tylko i wyłącznie taka jest moja intencja w tym paragrafie. Myślę, że zgodzicie się państwo z tym, żeby, że tak powiem, ci, którzy przyszli, ich sprawę rozpatrzyć na początku, a potem podejść do tych kwestii, które, że tak powiem, no, będzie można rozpatrywać bez udziału mieszkańców. Wydaje mi się, że jest to, bo lub mniejszej grupy zainteresowanych, wydaje mi się, że jest to jak najbardziej sensowne i logiczne, żebyśmy nie kazali tutaj wszystkim czekać. Państwo w tym momencie będziecie zadawać przez godzinę z kawałkiem pytania swoje, etc., etc. i dopiero, że tak powiem, oddamy, czy podejmiemy i dyskusję, i decyzję w tym zakresie, która dotyczy tych osób, które tutaj przyszły. Więc zgromadziła się duża grupa ludzi. Pozwólmy, aby oni nie czekali godzinami na to, a kiedy ich sprawa zostanie rozpatrzona, tylko rozpatrzmy ją po prostu fizycznie na początku. I taki jest głos mój związany z tym, że jestem za tym wnioskiem. Dziękuję. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Sprawy różne, wnioski mieszkańców. Wnioski mieszkańców o zabranie głosu. Stowarzyszenie Nasz Las. Pani Anna Bazan Barancewicz. Czy jest na sali może? Tak? Ja może pierwszy. Tak, no to bardzo proszę państwa. Tak, do... Ale proszę też od razu podejść, jeśli pani będzie zabierać głos. A mikrofon... Tak, tak, znaczy, no gdyby pan był uprzejmy, tak. Ja chciałbym państwu przypomnieć, tak, i wszystkim tym, którzy będą zabierali głos, że zgodnie ze statutem wystąpienia są również ograniczone czasowo, tak, czyli do 5 minut. I bardzo bym prosił, aby tego czasu nie przekraczać. Tak, bardzo proszę. Wysoka Rado. Panie prezydencie, proszę państwa, sądziliśmy, że sprawa planowanej ulicy Południowej od ulicy Kożuchowskiej do ronda Zesłańców Sybiru, mającej przebiegać w pobliżu domów przy ulicy Ekologicznej i przez las w Dolinie Dłubni Zachodniej, została definitywnie wyjaśniona. W październiku 2012 roku obecna tutaj Rada Miasta przeważającą większością głosów podjęła uchwałę o wykreśleniu tej drogi ze studium z 2008 roku. Pierwotna wersja obwodnicy od ulicy Wrocławskiej poprzez rondo Sybiraków, wzgórza Piastowskie w kierunku na Świdnicę miała jakiś sens. Po zlikwidowaniu planowanego odcinka od ulicy Ronda Zesłańców Sybiru poprzez wzgórza Piastowskie. Ta trasa koło nas, konkretnie przy ulicy Ekologicznej, straciła ten sens. Jeżeli stowarzyszenie Wspólna Droga chce przywrócenia wspomnianej drogi w studium z 2008 roku, to my domagamy się powrócenia do planów modernizacji ulicy Jagodowej. Z tego co wiem, na tę motoryzację była już przygotowana dokumentacja techniczna powykonawcza. Ponadto informuję, że pozwolenie na budowę osiedla przy ulicy Ekologicznej firma Unibet Paweł Adamowski dostała pozwolenie na budowę od pana prezydenta miasta Zielonej Góry w dniu 27 czerwca 2008 roku. Natomiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra zostało uchwalone uchwałą numer 28/392/08 Rady Miasta Zielona Góra w dniu 19 sierpnia 2008 roku splanowano to z tym odcinkiem drogi, o którym tu mówiłem. Czyli prawie 2 miesiące po wydaniu pozwolenia na budowę osiedla przy ulicy Ekologicznej
studium wprowadziło to drogę przy tym osiedlu. A do dnia dzisiejszego obowiązujący plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego Jędrzychowa 5 z roku 1996, który do tej pory obowiązuje w tym naszym rejonie, tej drogi nie zawiera. Dlatego jesteśmy zaskoczeni, że pod obrady w dniu dzisiejszym pan prezydent przedkłada projekt finansowania drogi od ulicy Nowej do ronda Zesłańców Sybiru, której nie ma w planie zagospodarowania przestrzennego Jędrzychowa 5. Ja mam tyle, koleżanka powie, jeszcze doda do moich wypowiedzi. Jeżeli ewentualnie będą jakieś pytania do nas, to służymy. Dziękuję panu bardzo, przede wszystkim za dyscyplinę czasową, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne. I pani Anna Bazan-Barancewicz, bardzo proszę. Witam wszystkich zgromadzonych w Stowarzyszeniu Nasz Las. Stowarzyszenie Nasz Las w swoich słusznych protestach ponad 1200 głosów poparcia bierze nie tylko pod uwagę interesy grup społecznych, ale ma na względzie szerszy aspekt sprawy i zawsze wysuwało przemyślane, perspektywiczne propozycje, które nie kolidowały z rozwojem miasta, a nadto miały na celu względy społeczne całego osiedla Jędrzychów, to jest, aby wyprowadzić zwiększający się ruch komunikacyjny z miasta. Stowarzyszenie Wspólna Droga w naszym odczuciu jest antyekologiczne, gdyż dąży do bezpowrotnego zniszczenia flory i fauny uroczych zakątków Dubni Wschodniej i Zachodniej oraz wycięcia dużych obszarów lasów wraz z chronionymi roślinami i zwierzętami. Jest też antyspołeczne, gdyż chce utrudnić życie mieszkańców dużych osiedli Wilanowa, Waszczyka, natomiast domy przy ulicy Ekologicznej chce doprowadzić do dewastacji. Chciałam dodać, że duże rozwijające się osiedle Waszczyka ma takie położenie, że z jednej strony ma bardzo ruchliwą ulicę Botaniczną, natomiast z drugiej strony biegłaby kontrowersyjna droga i mieszkańcy tego osiedla by znajdowali się w takim zakleszczeniu. Jest to osiedle położone przy lesie i z tego względu mieszkańcy kupowali tam mieszkania, żeby mieć też relaks, jeżeli chodzi o las. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj też mieszkańców osiedla Wilanowa, też duże osiedle, też położone przy lesie i poprowadzona droga na pewno też spowodowałaby spadek wartości tych mieszkań. Jeżeli weźmiemy pod uwagę mieszkańców przy ulicy Ekologicznej, mówimy tutaj o terenie niebezpiecznym pod względem takim urbanistycznym, jeżeli chodzi o poprowadzenie tej drogi. Jest to teren sztucznie nasypany, znajduje się na dwumetrowej skarpie i poprowadzenie tam wzmożonego ruchu komunikacyjnego doprowadzi do dewastacji szereg domów. Jest to osiedle złożone z około 20 domów. Mają one nietypową konstrukcję, konstrukcja drewniano-szkieletowa i wprowadzenie na ten teren ciężkiego sprzętu typu walce, ciężarówki, które muszą być użyte przy budowie takiej drogi, spowoduje naruszenie konstrukcji tych domów, więc zachodzi pytanie, czy miasto jest przygotowane na liczne procesy odszkodowawcze mieszkańców i chce doprowadzić do dewastacji tych domów. Oprócz tego mówimy również o terenach cennych przyrodniczych. Tutaj Stowarzyszenie Wspólna Droga poruszało ten problem, że są to tereny bezużyteczne, nie zawierają jakichś roślin czy chronionych gatunków. Są w błędzie. Istnieją tutaj liczne opracowania naukowców zielonogórskich z Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym profesora Jerzaka, profesora Najbara, doktora Redy, które jasno i przejrzyście wskazują, że jest to teren cenny przyrodniczo. To jest teren Dubni Zachodniej, Dubni Wschodniej, który należy tutaj, że tak powiem, pozostawić dla przyszłych pokoleń, jest ceniony przyrodniczo. Ja bym poprosiła może, to jest pendrive'a zdjęcia, jeżeli można umieścić. Aha, przepraszam, że nie zauważyłam. Stowarzyszenie Nasz Las dotarło do opracowania naukowego profesora Bartłomieja Najbara pod tytułem Waloryzacja przyrodnicza Zielonej Góry w zakresie bytowania pasów. Profesor wykazał w sposób przejrzysty mnogość istnienia wielu gatunków pasów w rejonie Obudłubni. I przede wszystkim, no tutaj ceniąc czas, nie chcę przedstawiać całego opracowania,
występuje tu unikalna traszka grzebieniasta, która spośród wszystkich traszek ma najwyższy status ochronny. Podlega ona ochronie na podstawie ustaleń konwencji berneńskiej, dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej. Jest wpisana na Światową Czerwoną Listę Międzynarodowej Organizacji Ochrony Przyrody. Została wpisana również do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Co za tym idzie? Wykonanie jakichkolwiek czynności mogących pogorszyć liczebność jej populacji lub pogorszyć stan jej siedlisk jest prawnie sankcjonowane. Mamy nadzieję i jesteśmy przekonani, że szanowna Rada, jak również Pan Prezydent, weźmie pod uwagę poprzednie ekspertyzy naukowców, którzy w sposób bardzo rzetelny i przekonywujący stwierdzili, że chronione i cenne rzadkie gatunki flory i fauny w mniejszych miejscach Zielonej Góry, jak Dubnia Zachodnia i Wschodnia, winny być zachowane dla przyszłych pokoleń. Podkreślamy na to, że w sytuacji mieszkańców ulicy Jagodowej, Zawisz Czarnego nic się praktycznie nie zmieniło. Powszechnie wiadomo, że każdy rozwój miasta powoduje zwiększony ruch komunikacyjny, do którego powinni być przyzwyczajeni, gdyż nabywając lub budując dom przy ruchliwych ulicach, musieli to wkalkulować w normalne następstwa każdego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że szanowna Rada nie ulegnie niesłusznym naciskom wpływowych grup i nie zmieni słusznej i w pełni uzasadnionej względem społeczną uchwały Rady Miasta z października 2012 roku. W pełni popieramy koncepcję połączenia miasta i gminy i zaplanowania obwodnicy z prawdziwego zdarzenia. To jest od rąk przy ulicy Nowej do Czołgowo. Tak, tak. Czy pani już skończyła, czy jeszcze? Tak, tak, ale czy jeszcze, no bo... To ostatnie zdanie, gdybym mogła powiedzieć głośniej, bo jest bardzo ważne. Dobrze, dobrze, to ostatnie zdanie, jeszcze minuta, dobrze? Bardzo proszę o doliczenie czasu. Dziękuję bardzo. W pełni popieramy koncepcję połączenia miasta i gminy i zaplanowania obwodnicy z prawdziwego zdarzenia. To jest od ronda przy ulicy Nowej do Dżonkowa i poprzez Kiełpin połączenia z drogą krajową na Żary. Tego oczekuje większość mieszkańców Zielonej Góry oraz Jędrzychowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No nawet minuta okazała się wystarczająca. Dziękuję bardzo. Jest również zgłoszenie o zabranie głosu pana Pawła Jarosza. Czy pan Paweł Jarosz jest na sali? Nie widzę. Dobrze. No będziemy czekać. Zgłoszenie o udzielenie głosu przedstawicielowi stowarzyszenia ze strony Stowarzyszenia Wspólna Droga. Czy jest przedstawiciel stowarzyszenia? Tak, bardzo proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, dziękuję za możliwość zabrania głosu. Chciałbym podkreślić, że Jędrzychów jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się dzielnicą Zielonej Góry. W ostatnich latach liczba mieszkańców Jędrzychowa podwoiła się. Ciągle rozwija się ulica, całe osiedle Kwiatowe, jak również powstaje całkowicie nowe osiedle Uczonych. Chciałbym zaznaczyć, że nigdy nie była planowana i nie jest budowana żadna obwodnica przez Jędrzychów. Jest to totalne przekłamanie. Mówimy o głównej drodze z pierwszeństwem przejazdu. Śladem tego jest droga do ulicy Wrocławskiej i droga przez park. Jest tam wyraźne ograniczenie dla samochodów ciężarowych do 3,5 tony. Trzeba to wyraźnie podkreślić. Mówimy o drodze lokalnej z pierwszeństwem przejazdu i o takim rozwiązaniu mówimy. Chciałbym podkreślić, że w 2008 roku został plan przyjęty, nigdy nie został odwołany, nadal obowiązuje i w roku 2008 i w każdym następnym, każdy, kto kupował dom, mieszkanie, mógł to sprawdzić i miał możliwość wyboru. W związku z tym nie może tak być, że dzisiaj pozostała część osiedla i miasta jest zakładnikiem decyzji grupy osób. Każdy miał wolną wolę i mógł ją wykorzystać. W związku z tym nie szafujmy dzisiaj nawzajem się określeniami, czyje domy stracą bardziej na wartości. My naszych domów też nie dostaliśmy za darmo, kupiliśmy je, wybudowaliśmy, tak samo mamy prawo mieszkać tam i żyć. W 2008 roku zostały poczynione ustalenia i apelujemy o przestrzeganie ich. Na tym polega ciągłość władzy. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że wszelkie aspekty ekologiczne, które są podnoszone w tym konkretnym wypadku, mijają się z celem i są wzięte pod uwagę tylko jednostkowo. Gdzie byli wszyscy obrońcy przyrody, jak wycinano las do ulicy Wrocławskiej?
Wielokrotnie więcej drzew zostało tam poświęconych i przyrody. Czy jakikolwiek głos przeciwny był? Gdzie obrońcy przyrody byli, gdzie budowano osiedla, chociażby teraz przy trasie północnej? To są argumenty wyciągnięte na potrzeby chwili. My szanujemy przyrodę, jesteśmy za ekologią. Natomiast dajmy sobie sprawę, te tereny wyznaczone w roku 2008 nie były przypadkowe. Zostały wzięte pod uwagę wszystkie aspekty, również ekologiczne. Szanujemy przyrodę, zdajemy sobie sprawę, że jest potrzebna, natomiast potrzebne są drogi. Rozwój miasta nie polega na tym, żeby blokować je w każdym miejscu. Wszyscy mieszkańcy chcą korzystać z dróg, ale również chcą bezpiecznie żyć i mieszkać. Ta droga dotyczy całego miasta. Nie udawajmy, że to jest droga dla Jędrzychowa, bo to nieprawda. Budując łącznik przez park, a teraz wylot do ulicy Wrocławskiej, spowodowaliśmy, że jest to świetna komunikacja dla dużej części miasta, całej południowej części jego. Można tu wymienić osiedla Słoneczne, Piastowskie, Łużyckie, Przyjaźni. Przecież ci ludzie mają prostą drogę do wylotu do drogi S3. I tak będą z tej drogi korzystać, bo po to się drogi buduje, żeby nimi jeździć. W związku z tym nie ma absolutnie żadnych argumentów, że to jest po pierwsze obwodnica, po drugie nie ma to nic wspólnego z planowanymi obwodnicami miasta, bo to są dwa różne tematy. Mówimy o drodze lokalnej z pierwszeństwem przejazdu, która rozwiąże problemy komunikacyjne tej części miasta. Natomiast kiedy miasto wybuduje obwodnicę, w jakim czasie i w jakim kierunku, to są osobne, odrębne tematy wybiegające w przyszłość. Jesteśmy za takimi obwodnicami, chcielibyśmy, żeby te projekty zostały zrealizowane, natomiast te projekty w żaden sposób się nie wykluczają. Na dzień dzisiejszy drogi są potrzebne natychmiast tam, gdzie jest największy ruch, a na Jędrzychowie ruch wzmaga się z dnia na dzień i każdy oddany dom, każde oddane mieszkanie powoduje, że przybywa samochodów. Wszyscy mamy samochody, będziemy mieć ich jeszcze więcej, będziemy jeździć jeszcze więcej. Nie ma możliwości, żeby dzisiaj ograniczyć ruch. Żadne działanie administracyjne czy społeczne nie spowoduje zmniejszenia natężenia ruchu. Jest to absolutnie niemożliwe. Ruch będzie nadal wzrastał. W związku z tym droga przez Jędrzychów była sensownym planem i jest sensownym planem, istnieje nadal w planach. Należy z tego skorzystać. Tylko w ten sposób możemy zapewnić bezpieczeństwo dzielnicy, a jednocześnie rozwiązać problemy komunikacyjne tej części miasta. I rozwiązanie to dotyczy komunikacji. Powiedzmy sobie uczciwie, dzisiejsze zarzuty drugiej strony wobec nas są nie w porządku. Nigdy nie wyciągaliśmy Państwu żadnych tego typu rzeczy, natomiast nazwijmy rzecz po imieniu. Nazwijmy rzecz po imieniu. Ekologia w tym stylu, którą Państwo wysuwacie, tak naprawdę dotyczy tylko i widoku z Waszych okien. W 2008 roku zostały podjęte działania i później każdy mógł sam sobie sprawdzić, co się będzie działo w tej okolicy. Każdy dokonał własnego wyboru. Dzisiaj należy uszanować to, co zostało wtedy ustalone. Nie może tak być, że w każdej chwili zmienia się decyzję, bo grupa osób zmienia miejsce zamieszkania. Przytaczam po raz kolejny argument. Kupuje działkę i buduje się przy cmentarzu. I co? Minuta? 10 sekund. Bardzo proszę, jeszcze minutę. Dokończę to zdanie. Jeżeli wykupię działkę przy cmentarzu i wybuduję dom, to nie będziemy chowali zmarłych, bo ja się tam wybudowałem? Takie są argumenty. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. W punkcie drugim, przypomnę, podpunkt drugi, podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową miasta Zielona Góra. Druk numer 577A. Proszę przedstawiciela wnioskodawcy o przedstawienie projektu uchwały. Pan prezydent Janusz Kubicki. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, część rzeczy jest konsekwencją przyjętej przed chwilą uchwały budżetowej. Część jest wynikające ze zmian i przesunięć. Między innymi przesunięcie budowy łącznika drogi. Panie Witku, Pan też będzie miał na tym zdjęciu, które Panu przesłałem, drogi łączącej osiedle dzielnicę Kisielińską z trasą północną. To jest wspólna inwestycja, którą mamy realizować z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. To jest ta, chyba na tym akurat niestety nie ma, to jest, ona ma być, ona jest przesunięta. To jest, ma być jako wraz z budową trasy S3, w związku z tym Generalna Dyrekcja wystąpiła przesunięcie nie 14, a 15, a 15-16. To jest ta, która pójdzie z ronda na wysokości piekarni Mikulewicza. To jest przesunięcie tej inwestycji, a nie oddalenie, aż do węzła na trasie północnej.
Kolejne przesunięcia inwestycji dotyczą między innymi tych terminów, które z tego wynikają. Tutaj również jest fundusz integracyjny, czyli pieniądze w tej uchwale. A tak najważniej, tak naprawdę jednym z najważniejszych elementów tej uchwały, który również tutaj się znajduje, to jest budowa tej drogi spornej, o której Państwo tutaj mówią, czyli wybudowanie odcinka numer 1, które zostało wykonane pomiędzy Wrocławską i ulicą Nową. I my rozmawiamy dzisiaj na temat odcinka numer 2, pomiędzy ulicą Nową a ulicą Botaniczną. Moi Państwo, w uzasadnieniu macie Państwo napisane, tak jak pamiętacie Państwo, w studium ta droga się znajduje, bo nie zostało studium zmienione. Ta droga dalej w studium funkcjonuje, w 2008 została przyjęta. Ta droga jest w planie zagospodarowania przestrzennego między ulicą Nową a Kożuchowską. W obecnie obowiązującym planie ona jest. Ten plan, który został uchwalony w 2009 roku, zakładał, że jest to droga główna na tym osiedlu, natomiast drogami uzupełniającymi są ulica Jagodowa między innymi i Zawiszy Czarnego. Ta nowa, która miała powstać, była jako nowa droga zaprojektowana jako droga główna. Chciałbym Państwu poinformować również, że został zachowany pas drogowy, czyli sprzedając działki pomiędzy rokiem 2008 a chwilą obecną, miasto zostawiło 30-metrowy czy 20-metrowy pas drogowy po to, żeby tą drogę można było kiedyś wybudować. Więc to nie jest tak, że myśmy, że tak powiem, tych planów nie realizowali. Ja przypomnę również jedną rzecz. Przebieg tej drogi to był kompromis, który był w trakcie prac nad studium, bo na etapie prac nad studium to obwodnica była, czy ta nowa droga była narysowana ulicą Jagodową i Zawiszy Czarnego. Mieszkańcy wtedy protestowali, stąd przesunięcie tej drogi na te tereny. Chciałbym również Państwu poinformować, że pomiędzy Zawiszy Czarnego a Kożuchowską, to tam jest linia wysokiego napięcia, która, że tak powiem, i ta droga ma iść, że tak powiem, niedaleko linii wysokiego napięcia. Ta linia wysokiego napięcia, jak ktoś jedzie, to zauważył, że tam jest wycięte dość duży połać lasu, no bo ona fizycznie tam przechodzi. Tak naprawdę ten przebieg to był optymalny z naszego punktu widzenia i myślę, że też radnych, którzy wtedy to uchwali, bo tak naprawdę koło jak najmniejszej ilości domów przechodził. Jak Państwo zwrócicie, no cała ta droga, która miałaby powstać, czyli od Wrocławskiej aż do Botanicznej, do tego ronda, który jest z wyjazdem na Ochle, moim zdaniem miała sens i logikę i dalej ten sens posiada, bo w pewnym sensie ona pozwoli wszystkim, którzy na przykład będą jechali z Ochli i chcą przejechać na ulicę Wrocławską, nie wjeżdżać już do miasta, tylko wyjechać bezpośrednio. Ta droga, jeżeli będziemy mocno powiększać, pan Witek jeszcze bardziej powiększy to kółko, które jest pomiędzy Kożuchowską, jeszcze większe, jeżeli można powiększyć jeszcze bardziej i przesunąć. Tak jak Państwo zobaczycie, ona idzie tak naprawdę tylko i wyłącznie koło tych kilku domów, które są wyżej tutaj tego kółka. W pozostałych terenach idzie ona lasem. Mówienie o tym, że osiedle Waszczyka nie będzie miało lasu, no to zwróćcie Państwo uwagę, czerwona linia to jest droga, to zielone to jest las. My go nie planujemy wyciąć, więc dalej las, ten, który dotyczy ulicy Waszczyka i taki jakby ten, on dalej będzie tam funkcjonował. No, moi Państwo, ci, którzy jechali nowym kawałkiem drogi, zauważyli, że ten nowy kawałek drogi, który został wybudowany, to idzie przez las i nie jest tak, że tego lasu tam, że tak powiem, no, dla mieszkańców było. To był wariant, który był najmniej kłopotliwy, ten, który został wtedy przyjęty. Następnie doszło do nie zmiany jakiegokolwiek dokumentu, tylko do przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, tak aby tą drogę... W studium jest pisana, studium cały czas jest też na etapie zmiany, bo tam wniosku... Przystąpienie do zmiany studium. Nie, do zmiany planu. I my mamy przygotowany plan, w którym tej drogi już nie ma. Bo ten plan, który obowiązuje, tą drogę jeszcze zakłada. My przygotowujemy się do tego, żeby uchwalić, żeby tej drogi nie było, zgodnie z tym, co Państwo podjęliście. No, w pewnym sensie ja niestety, ale powiem szczerze, że zgadzam się z tymi, którzy mówią, że ciągłość władzy obowiązuje. Ja pamiętam kłótnie i protesty właśnie wynikające z tego, że początkowo ta droga właśnie miała, była narysowana pomiędzy Wrocławską a Nową, tak jak mniej więcej idzie, trochę skręciliśmy, ale później była narysowana w pierwszym etapie studium właśnie Jagodową. Mieszkańcy wtedy protestowali i myśmy ją po prostu fizycznie wtedy w studium przesunęli. To, że w studium uchwaliliśmy w czerwcu 2008 roku, no jak Państwo wiecie, czy w sierpniu, no prace na studium to trwały chyba 5 czy 6 lat, jak mnie pamięć nie myli, więc to była dość długa dyskusja. To był kompromis, który wtedy osiągnęliśmy po protestach mieszkańców ulicy Jagodowej, którzy jak zobaczyli, że w studium rysujemy drogę, która będzie szła do Wrocławskiej ich trasą, sprzeciwili się. Przyjęliśmy wtedy takie rozwiązanie, którego konsekwencją był też plan przyjęty w 2009 roku. Następnie
doszło do protestu mieszkańców kolejnych, którzy no, poprosili, żeby tą drogę przesunąć. Teraz jesteśmy na etapie takim, że no, mamy ją przesunąć w kolejne miejsce. No, ja zgadzam się jednak, że ciągłość prawa obowiązuje, jeżeli raz się powiedziało, to powinniśmy się starać tego, co się mówiło, dotrzymać, chyba że są jakieś nowe okoliczności. Ale powtórzę jeszcze raz, jak Państwo zwrócicie uwagę, ta droga wbrew pozorom będzie szła tylko koło kilku domów. Przy ulicy Jagodowej tych domów są setki. I stąd była koncepcja, czemu my to przesuwamy. Też, pamiętajcie też Państwo, że to przesunięcie w pewnym sensie też z naszej strony no, generuje koszty, no bo wybudowanie nowej, a puszczenie po starej jest dla nas kłopotliwe. Z tym, że ja rozumiem też mieszkańców, bo jak Państwo popatrzycie, tych domów przy Jagodowej to są dziesiątki i oni nagle dostali, że tak powiem, informację związaną z tym, że wybudujemy łącznik, ale w połowie, a pozostałe pójdzie tak, jak kiedyś mówiliśmy, mimo że protestowaliśmy, obiecaliśmy, że będzie inaczej, no w pewnym sensie no, mogliśmy Was wprowadzić w błąd w 2008 roku. To, co powtarzam, pierwotnie było Jagodową, była zmiana wynikająca z protestu, przesunęliśmy, następnie zmieniliśmy. W planie obecnie obowiązującym ta droga pomiędzy Nową a Korzuchowską jest zapisana. Tam są zostawione pasy drogowe, również w tym, na tym, że tak powiem, odcinku 20-metrowy pas drogowy. Wiecie Państwo, że jak będziemy budowali blisko domów, to oczywiście będą ekrany, etc., etc. Tego nie muszę, że tak powiem, oczywiście Państwu mówić, bo Państwo o tym wiecie. Zdaję sobie z tego sprawę, że każda nowa droga w mieście budzi kontrowersje. Zobaczcie Państwo, przecież przypomnę drogę przez park, którą budowaliśmy. Tam było z działkowcami, łącznie z przykuwaniem się mieszkańcami, z przykuwaniem się do kaloryfera u mnie, bo co my robimy i tak dalej, i tak dalej. No, zwróćcie Państwo uwagę, jak ta droga rozwiązała problemy i naprawdę nie wpłynęła w sposób znaczący na utrudnienie życia mieszkańcom, gdzie tą drogę myśmy zaplanowali jako miasto w 60 którymś roku. Po 30 czy 40 latach doszło do jej realizacji, więc no, tak samo jest tutaj. Jak Państwo zobaczycie, moim zdaniem cały ciąg tej drogi pomiędzy Botaniczną a Wrocławską ma sens. I ma no, też między innymi doprowadzić do tego, żeby ktoś, kto chce wyjechać z miasta, nie wjeżdżał nam pod fokus na Konstytucji czy gdzieś, bo tam jest naprawdę duży ruch. Ta droga może pozwolić na to, że wszyscy, którzy chcą wyjeżdżać z miasta, czy wyjeżdżają z miasta, i będą wjeżdżali, że tak powiem, inną drogą, czyli tam no, centrum miasta też troszkę nam się no, odkorkuje, czy odczuje no, skutki poprawy tego. Naprawdę ja wierzę w to, że ta droga nie będzie uciążliwa dla mieszkańców. Ja również wierzę w to, że to nie jest tak, że my jesteśmy tym, że tak powiem, szalonym drwalem, który tnie w tym mieście na potęgę te wszystkie drzewa, bo my mamy problem, zgadza się. Jesteśmy miastem, które jest położone na polanie w lesie i cokolwiek rysujemy. No moi Państwo, jeżeli będziemy tak mówić na temat tego środowiska naturalnego, to o czym mówiłem przed chwilą, że chcemy wybudować łącznik Kisieliński z trasą S3, to on nie powinien powstać, no bo on też pójdzie po lasie, no bo tam nie ma innego wyjścia. Ja przypomnę, że tam na tamtych terenach też już kiedyś się zamienialiśmy, bo tam były jakieś, nie pamiętam, storczyki. To kosztowało nas tam 1,5 czy 2 miliony złotych, no bo znaleźliśmy storczyki. Ja szanuję te wszystkie rzeczy, tylko czasami przyznam się, że budżet nie jest w stanie tego wszystkiego udźwignąć. Tutaj powtarzam jeszcze raz, jeżeli chodzi o ulicę Jagodową, Minutkę dokończę. Jeżeli chodzi o to Zawiszy Czarnego Jagodową, tak zostało ustalone w 2008 po protestach mieszkańców w 2008 roku, że droga zostanie od nich odsunięta. Oni, moim zdaniem wtedy, a nie było jeszcze i tych mieszkańców, którzy w tej raz protestują, oni się wybudowali, później dokładniej wybudował to deweloper, no, i stoimy teraz trochę w sytuacji takiej, że przesuwamy. Trzeba kiedyś podejmować te decyzje, którędy mają iść drogi. Trzeba podejmować je niestety kontrowersyjnie, bo nie da się uzyskać zgody wszystkich, więc no stąd koncepcja, żebyśmy wrócili, bo jeżeli mamy wrócić, to my oczywiście musimy zacząć, bo my wstrzymaliśmy proces inwestycyjny związany z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, etc., etc., tak zwanych ZRID-ów. My w tej chwili tego nie robimy, no bo jeżeli była decyzja, żeby tego nie robić, to my tego nie robimy. Jeżeli mamy do tego wrócić i chcemy ją zrobić w jakiejś w miarę rozsądnej perspektywie czasowej, to musimy mieć tą wiedzę, że tak będziemy tą drogę robić, to my się weźmiemy za to, żeby uzyskać ZRID-y i tak dalej, i tak dalej. No, ale tą decyzję potrzebujemy od Państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Marchewka, pytanie. Panie Prezydencie, chciałbym spytać o formę finansowania tej drogi, o której mówimy, bo faktycznie uchwała jest dosyć szeroka, natomiast to jest ten punkt, który wczoraj został dostarczony do
skrzynek radnych w formie autopoprawki. Tam mamy zapisane, że 7 milionów 150 tysięcy złotych jest kwotą finansowania tego zadania. Natomiast część środków to mają być środki zewnętrzne. Jak rozumiem, będzie to program schetynówek. W związku z tym też moje pytanie. Jak to jest, że ulica Źródlana, która czeka od wielu lat, już od zeszłej kadencji na remont, jest wpisywana już od jakiegoś czasu właśnie z tego samego programu, czyli z programu, że będzie finansowana ze schetynówek, w złożonym przez pana projekcie budżetu i WPF-u na 2014 rok, niestety już nie znalazła miejsca, mało tego, nie została przesunięta, została całkowicie z tego WPF-u wycięta, nie ma już ulicy Źródlanej tam zapisanej. W związku z tym chciałbym zapytać, ponieważ czytam w uzasadnieniu do dzisiejszego WPF-u, że zmiana do WPF-u na lata 2014-2015 spowodowana jest wystąpieniem na październikowej sesji przedstawiciela stowarzyszenia. Czy takie wystąpienie przedstawiciela stowarzyszenia mogło spowodować, że w 2015 roku do schetynówek będziemy zgłaszać właśnie tą drogę, a nie drogę ulicy Źródlanej? A jeśli ma pan zamiar zgłaszać także inne drogi, to proszę odpowiedzieć też na pytanie, ile rocznie możemy takich dróg do tego programu zgłaszać? Pan prezydent Janusz Kubicki, bardzo proszę. Moi państwo, jak popatrzycie na ten odcinek, który jest numerem 1 oznaczony, to on dostał dofinansowanie właśnie z tego programu. Dlaczego? No bo jak się popatrzy na to, co ta droga ma zrealizować i ten drugi odcinek również, to jej szanse na uzyskanie dofinansowania są o wiele większe niż drogi zwanej Źródlaną, bo ona nie rozwiązuje żadnych problemów, a na to też jest, bo to przecież policjanci opiniują, etc., etc. No, niech mi pan wierzy, żaden policjant nie powie panu, że ulica Źródlana rozwiąże jakiekolwiek problemy komunikacyjne w mieście, a droga, która połączy Botaniczną z Wrocławską, no jest gorsza. Więc no, my też zdajemy sobie z tego sprawę, jaka jest szansa uzyskania dofinansowania na poszczególne drogi. Tak je składamy. Ja oczywiście jestem zwolennikiem budowy jak największej ilości dróg w mieście, bo myślę, że tych zaszłości jest dużo, choć bardzo często ostatnio spotykamy się z zarzutami, że za dużo robimy tych remontów, tych wszystkich dróg, bo ich brakuje. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, że ta droga nie ma żadnej alternatywnej drogi. Ulica Źródlana ma alternatywną drogę, no bo o 200 metrów przesunięta jest trasa północna, tam jeszcze pomiędzy trasą północną a jest Rzeźniczaka, więc tak naprawdę są dwie, trzy drogi na przestrzeni 500 metrów, które mają bardzo podobne założenia. Tutaj nie ma pan innej drogi, która mogłaby, że tak powiem, no, te sprawy rozwiązywać, bo nie ma pan żadnej drogi prosto, która łączy. Tamte są równoległe do siebie. Ja nie uciekam oczywiście od Źródlanej, jeżeli znajdą się kiedykolwiek środki finansowe, jak najszybciej, jak najchętniej będę ją realizował. My tutaj piszemy, że będziemy starali się o dofinansowanie tej drogi, więc ja nie wiem, jeżeli nam się nie uda, to oczywiście też będziemy przesuwali realizację tej drogi. Tylko my w tej chwili, żeby cokolwiek zrobić, musimy mieć dokumentację. Tej dokumentacji, informuję państwa, nie mamy, pozwoleń nie mamy, bo wstrzymaliśmy pracę zgodnie z państwa wnioskami. Teraz musimy najpierw przywrócić prace związane z tym, żebyśmy uzyskali tak zwane ZRID-y, czyli, że tak powiem, no, pozwolenie na budowę tej inwestycji drogowej. Jeżeli je dostaniemy, będziemy się starali ją złożyć. Jestem zwolennikiem naprawdę budowy wszystkich dróg, wszystkich, natomiast po jednej mogę złożyć, jedną powiatową, jedną gminną. To wszystko zależy od wielkości środków w programie. Mówi się, że w przyszłym roku ma być nie 250 milionów, tylko miliard, czyli 4 razy więcej. W tym roku Westerplatte nie dostało dofinansowania, jak państwo wiecie. Ja generalnie nie jestem ten, który się poddaje, jeżeli chodzi o budowę dróg. Jak państwo popatrzycie sobie, no to potrafimy po 3-4 razy składać te propozycje i patrz Batorego od na wysokości od Oszołu do granic miasta i dostajemy te dofinansowania po jakimś okresie czasu, więc warto zawsze mieć przygotowane te dokumentacje, zwłaszcza na takie drogi, które mają znaczenie, które mają pewne parametry i starać się o to, aby je uzyskać. Dziękuję. Ja chciałbym, żebyśmy się jedną rzecz wreszcie sobie wyjaśnili, tak? Przyjęliśmy taki, a nie inny przebieg tej drogi nie dlatego, że nam się tak podobało, tylko o to prosili nas mieszkańcy. Pierwszy wariant przebiegu drogi był ulicą Jagodową Zawiszy Czarnego do Wrocławskiej. Przyszli mieszkańcy w 2008 roku, powiedzieli, nie, my tego nie chcemy. Siedzieliśmy, szukaliśmy innych rozwiązań. Narysowaliśmy tą kreskę i okej. Okay. I ta kreska wszystkim pasowała przez środek osiedla. Pan pokaże mi teraz to drugie zdjęcie, zbliżenie, bo ja państwu pokażę ten środek osiedla, przez który to idzie. Widzicie państwo? Policzcie sobie od 1 do 5. To jest te 5 domów.
koło tych 5 domów, bo ta działka numer 15, która jest po środku, to tędy ma pójść droga. To jest 5 domów, koło których pójdzie. Przez środek usiedla. Tych 5 domów wtedy nie było. Nie było. Przyjęliśmy studium, ten jak budował, wiedział o tym. Nie mówcie, że nie wiedział. Jak ktoś kupował na bank, już wiedział o tym po studium i plan był uchwalony. Więc nie mówmy, że to jest środek osiedla, bo tak naprawdę to jest optymalne połączenie. Inny przebieg drogi. Panie Kazimierzu, no przecież pan ma prawo zgłosić do budżetu, co pan sobie żywnie, że tak powiem, wymyśli. Przecież jeżeli radni to zatwierdzą, czy ja mam prawo czegoś nie zrealizować? No nie, więc może pan sobie każdy przebieg drogi wybudować. Tylko tak jak państwo, wrócimy do tego pierwszego slajdu, który jest, no nie ma innego przebiegu tej drogi, który byłby optymalny, ponieważ jak państwo zwrócicie, no gdziekolwiek indziej jak pójdziemy, to przechodzimy przez środek osiedla, tak? No bo jak dojść do ulicy Botanicznej? Albo przez las, no nie ma innego wyjścia. Ja rozumiem oczywiście, że nikt nie zauważył, że jak budowaliśmy ten pierwszy odcinek, no to tam wycięliśmy las. Jak pan tak broni tych enklaw dla mieszkańców, to ja tam też u góry widzę mieszkańców, tam byli. To czemu pan ich wtedy nie bronił? Bo tutaj tam troszkę wyżej, a tutaj też są mieszkańcy. To gdzie pan był wtedy, jak wycinaliśmy tą drogę? No nie było pana, no to... Bo to jest las zewnętrzny, są lasy wewnętrzne, zewnętrzne i Bóg wie co. No wie pan co, no niech pan popatrzy w koło tam, ile jest tego lasu. I niech pan nie mówi, że tych lasów dla tych mieszkańców zabraknie. Ja chciałbym tylko jednej rzeczy, żebyśmy dotrzymywali słowa. Mieszkańcy przyszli, zainterweniowali w momencie, kiedy mieli do tego prawo. I my tą decyzję, znaczy my, radni tą decyzję wtedy uszanowali, przyjęli głos mieszkańców, a teraz próbują go zmienić. Więc ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj kierunkowo, bo tam radny Marchewka znowu znalazł Źródlaną, bo jak nie to Źródlaną, to nie o to chodzi. Mi chodzi dzisiaj tylko o decyzję kierunkową. My dzisiaj nie podejmujemy decyzji, kiedy ta droga będzie budowana, tylko o decyzję planistyczną, żebym ja mógł wystąpić o to, żeby było pozwolenie na budowę, żebym mógł zrobić projekt tej drogi. O to mi tak naprawdę chodzi. Nie mówimy, czy ona będzie budowana w tym okresie, bo tam data jest podana, ja nie wierzę w ten rok, że tam nam się uda to zrobić, bo trzeba jeszcze z RIDY porobić, no i trzeba by było jeszcze zdążyć do Schetynówki. Może nam się nie udać, mi chodzi dzisiaj o decyzję kierunkową. Tak, jesteśmy za budową tej drogi w tym miejscu, żebyśmy sobie raz na zawsze odpowiedzieli to, bo te spory, no ja przypomnę, że ostatnio jak państwo wystąpili tutaj na sesji, to dostali prawa. No bo tak to się odbyło. No więc przypomnę jedną rzecz. Byli aktywni, pamiętali o tym, wtedy, kiedy trzeba było zaprotestować, zaprotestowali. Przesunęliśmy drogę i byli przekonani, że dotrzymamy słowa, które tutaj na tej sali ktoś im dał. Potem się okazało, że niestety doszło do zmiany. No byli przekonani, że to chyba żart. Ale jednak znowu się zmobilizowali, przyszli i mówią wam, słuchajcie, przecież już raz wam mówiliśmy, raz nam obiecaliśmy, my byliśmy pierwszymi. Tam nie było nikogo. Ktoś jak kupował dom, niestety wiedział lub mógł sprawdzić, że kiedyś ta droga powstanie, bo to ja przypomnę, droga przez park była wytyczona w 60 którymś roku. No. Budowaliśmy po 30 latach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Danielak. Pierwszy głos w dyskusji. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wiele argumentów już tutaj przedstawiono. Tak się składa, że te argumenty, które przedstawił mój kolega radny Łatwiński, są argumentami, które można zastosować we wszystkich rozwiązaniach i w każdej koncepcji. Bo chciałabym powiedzieć i przypomnieć, że studium, którym była naniesiona ta droga, o której dzisiaj rozmawiamy, to przecież nie jest dokument, który powstawał z dnia na dzień. Studium... Panie radny, proszę o umożliwienie wypowiedzi, panie radny. Już każdy z nas radnych doskonale o tym wie, to dokumenty, nad którymi pracujemy latami i które są wypracowywane przez stanowiskami Rady i nie tylko. Chcę również przypomnieć, że protesty mieszkańców ulicy Jagodowej nie były protestami, które wymierzały coś przeciwko komuś i zakłócały przebieg nowo wyznaczoną drogą komukolwiek. Uzyskanie pozwoleń na budowę zgodnie z harmonogramem dotyczącym również kalendarza wyłożenia studium, jak i wydaniem pozwoleń, oczywiście pan doskonale wie, nie kolidowało z czymkolwiek. Dzisiaj ja serdecznie współczuję mieszkańcom, którzy nabyli nieruchomości w miejscu, w którym wiadomo było, że droga będzie przebiegała. Jest mi niezmiernie przykro, że tak się stało. Niemniej jednak ktoś z nas
musi powiedzieć prawdę. Musimy szanować pewne decyzje, które powstały. Wyznaczając tą trasę, nie naruszaliśmy interesów żadnego mieszkańca. Nie naruszaliśmy interesów żadnych podmiotów gospodarczych ani osób fizycznych. Dzisiaj stało się inaczej. To nie ten plan, nie to studium naruszyło interesy mieszkańców. Uważam, że powrót do koncepcji budowania drogi przebiegającej przez osiedle ekologiczne jest przywróceniem stanu, który jest niezbędny po to, żeby ta arteria, żeby ta droga w Zielonej Górze zaistniała i rzeczywiście odciążyła ten region miasta od tego ruchu, który tam się pojawia, bo przecież niedopuszczalnym jest, aby tak wzmożony ruch przebiegał ulicami osiedlowymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani radna. Pan radny Edward Markiewicz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wsłuchiwałem się w poprzednie głosy i będę nie powtarzać, bo wiele tych argumentów, które zostały poruszone, zgadzam się po prostu z nimi, ale nie ma sensu powielać ich w kółko. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że mimo że jestem gorącym zwolennikiem budowy ulicy Źródlanej i od lat o nią wojowałem, to nie powinniśmy dzisiaj stawiać naprzeciw siebie alternatywnie wybudowania takiej czy innej ulicy. Źródlana jest niezwykle potrzebna w tamtym rejonie. Ona odciążyłaby Batorego, trasę północną, a przede wszystkim Rzeźniczaka i Zdrojową i usprawniłaby komunikację między wschodnią a zachodnią częścią miasta w tamtym rejonie. Natomiast ta ulica jest równie potrzebna, bo usprawnia nam potok komunikacyjny w tym rejonie. My powinniśmy w zasadzie dyskutować tę dyskusję, którą dzisiaj odbywamy, odbyć zanim żeśmy wybudowali ten odcinek pierwszy. Teraz, kiedy ten odcinek pierwszy został wybudowany, to zwróćcie państwo uwagę, że siłą rzeczy stał się on uciążliwością dla części Jędrzychowa. I my dzisiaj stoimy otóż to w takiej to konieczności, że musimy wybrać, który z wariantów będzie bardziej uciążliwy dla mieszkańców Jędrzychowa, a który będzie mniej uciążliwy. Ten wariant, gdybyśmy pozostawili to w tej sytuacji, w jakiej w tej chwili jest ta nowa droga wybudowana, nie ulega wątpliwości, przysporzy wielu problemów dla ulicy Jagodowej, Zawiszy Czarnego i wszystkich tych uliczek, które są między nimi. Natomiast ten nowy wariant będzie niewątpliwie uciążliwością dla tych kilku zabudowań przy ulicy Ekologicznej. Jakie rozwiązanie wybrać? No chyba po przedstawieniu tych dwóch wariantów chyba nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Dodając do tego jeszcze wszystkie dodatkowe argumenty, o których tutaj już wszyscy wspominali. I jeszcze jedna sprawa. Dotycząca funduszu integracyjnego. Proszę państwa, nie wyobrażam sobie, że ktoś dzisiaj zagłosuje przeciwko funduszowi integracyjnemu. W moim przekonaniu rozłożyłoby to, nieładnie mówiąc, na łopatki całą ideę łączenia miasta i gminy. Byłby to kolejny cios w tę ideę i praktycznie na wiele lat uniemożliwiłby przeprowadzenie połączenia miasta i gminy. I bardzo państwa proszę, głosujcie za tym projektem uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Filip Gryko, pierwszy głos dyskusji. Dziękuję bardzo. Jak zostałem radnym, to byłem przekonany, że radni postępują w jakiś sposób logiczny, tak, że tworzone jest studium, jest tworzony plan miejscowy, jest jakaś wizja połączeń drogowych, są sprowadzone jakieś badania, to co pan prezydent mówił na temat natężenia ruchu. Jest koncepcja dla całego miasta, że ktoś nad tym wszystkim czuwa i radni realizują tą koncepcję i nie są jakby podatni na to, że pięć osób czy tam pięć domów zbierze podpisy i nagle zmienią całkowicie zdanie. Powiem tak troszkę historycznie, że Kazimierz, było tak, że ten plan, który zakładał, że tam będzie ta droga, był w fazie opracowania, tak? I jakby były spotkania i plan miejscowy, który już zakładał tą drogę. Jak były spotkania, to ty byłeś jedynym z radnych, który był przeciwko tej drodze, ja pamiętam. To rzeczywiście mówiłeś o tym, że jest koncepcja, twoja koncepcja, tak, idąca dalej, tak, jakiś tam wariant trzeci, który jest gdzieś tam może możliwe, tej jakby obwodnicy. Reszta radnych nic nie mówiła, wszyscy byli za praktycznie, dopóki
grupa 5 czy tam 10 domów w sumie, bo to są domy dwurodzinne, można powiedzieć, nie zebrała pod 600 podpisów i nie przyszła i nie nakrzyczała nas na sesji. Wtedy momentalnie większość z radnych podniosła rękę za tym, żeby ten plan, który nie jest jeszcze uchwalony, zmienić, żeby z niego wykreślić ten przebieg drogi, mimo tego, że studium, ta droga tam się znajduje. Ten cały czas studium, który jest dokumentem nadrzędnym, ta droga tam jest. Także widać, że jednak grupa może nakrzyczeć na radnych, ta grupa 5 czy 10 rodzin i radni zmienią zdanie, co jest bardzo dla mnie takie żenujące, tak? No bo okazuje się, że powinniśmy jakby patrzeć na dobro ogółu. Tutaj Kazimierz mówi, że nie powinno być tak, że większość rządzi. A ja uważam, że w demokracji jest tak, że większość rządzi, tak? I jeżeli większość ludzi na tym skorzysta, to niestety interesy 5 czy 10 domów muszą niestety ucierpieć. I my musimy stanąć ludziom i spojrzeć im w oczy i powiedzieć, że ta droga tamtędy będzie biegła. Ale ja mogę się założyć, że te osoby, jeżeli by ta droga powstała, też będą tą drogą jeździły. I tak samo jak w przypadku tej drogi, która biegnie przez park, ja jestem przecież, zastanawiam się, czy te osoby, które mieszkają koło tej drogi, czy one nie korzystają, tak? Skoro byli przeciwko tej drodze, czy oni po niej jeżdżą? Bo może mogliby się to sprawdzić, czy takie osoby po niej się poruszają. I mam jeszcze jedno pytanie do tych radnych, którzy są przeciwko. Jaka jest alternatywa? Bo ty mówisz, Kazimierz, jako jedyny wskazujesz trzecią alternatywę, tak? Wiadomo, dla mnie to jest jakaś abstrakcja, bo to jest dalekosiężne, ale ci ludzie na dzień dzisiejszy mają zwiększony ruch na Jagodowej. Już ta droga powstała i powiedz im za 3-4 lata, może za 5 prowadzimy tę drogę. Oni chcą dzisiaj wiedzieć, dzisiaj, co zrobimy w tym temacie, żeby tam im się żyło normalnie, tak? Bo teraz ruch się im zwiększy, na pewno im się zwiększy ten ruch. I jaka jest alternatywa? Pytam się tych radnych pozostałych, którzy są przeciwko, co im zaproponują, tak? Powiemy, dzisiaj zagłosują w większości, że jednak nie, że nie są przeciwko drodze, to teraz wszyscy będą jechali tak Jagodową, Zawiszy Czarnego i Jędrzychowską. Będą kluczyć po tych malutkich dróżkach, tak? Cały ten ruch. To ja pytam się, jaka alternatywa? Dziękuję bardzo. Zamknąć nam o drogę, tak? Dziękuję bardzo. Nie ma jeszcze pan radny Kazimierz Łatwiński, ale pan radny już 2 razy w dyskusji, także no niestety nie mogę udzielić głosu. Przystępujemy do głosowania nad w pierwszej kolejności wnioskiem pana radnego Mariusza Marchewki. Tak? No w dużym skrócie wykreślamy tą pozycję w załączniku numer 2. 1.35, tak? Będzie ok, tak jest. Tak, bardzo proszę, ekran do głosowania. Przepraszam, tylko drogę czy fundusz integracyjny? Nie, tylko drogę. Ten 1.35, tak? To jest taka poprawka. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki pana radnego Mariusza Marchewki? Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Stwierdzam, że przy 9 głosach za, przy 11 głosach przeciwnych projekt poprawki nie został przez Wysoką Radę przyjęty. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Przypomnę, na druku numer 577A, proszę o ekran do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Proszę o wciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o wciśnięcie przycisku. Proszę o podanie wyników. Stwierdzam, że przy 16 głosach za, 1 głosie przeciwnym, 6 głosach wstrzymujących się, Rada Miasta przyjęła projekt uchwały. Informacja o działalności Zielonogórskiego Klubu Żużlowego w sezonie 2013 roku wraz z przedstawieniem aktualnej sytuacji drużyny i poproszę o tą informację pana prezesa Marka Jankowskiego. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie, dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Marek Jankowski, jestem prezesem spółki, która zarządza ekstraligową drużyną Stelmetów Alubazu Zielona Góra. To jest ta drużyna, której kapitanem jest Piotr Protasiewicz, to jest ta drużyna, która zdobyła kilka tygodni temu, ostatnio to stało się już w 100% wiarygodne, tytuł drużynowego mistrza Polski.
To z drużyny Stelmetów Alubazu Zielona Góra pochodzi Patryk Dudek. To jest ten zawodnik, który zdobył Mistrzostwo Świata wśród juniorów w tym roku. Nie wiem, czy Zielona Góra może poszczycić się jeszcze jakimś tytułem mistrzowskim w bardzo ważnej dyscyplinie. Patryk Dudek to jest nasz wychowanek. Jarosław Hampel, lider zespołu w tym roku, został wicemistrzem świata. Grand Prix, jeden z najbardziej prestiżowych konkursów, jeden z najbardziej prestiżowych zawodów sportowych na świecie. To nasz zawodnik, to Jarosław Hampel jest wicemistrzem świata wśród seniorów. I może w kwestiach sportowych ja bym pozostał na tym, bo ci z Państwa, których żużel interesuje, a wierzę, że to większość z osób, które są na tej sali, doskonale wiedzą, że to nie są jedyne sukcesy Stelmetów Alubazu Zielona Góra w tym roku. Natomiast nie chciałbym Państwu zajmować zbyt dużo czasu. Dziękuję bardzo serdecznie za możliwość wystąpienia tutaj przed Radą Miasta Zielona Góra. Miasta Zielona Góra, które powinno być dumne z wyników swoich sportowców w tym mijającym 2013 roku. Przypomnę, że powinno być dumne, musi być dumne. Dwa złote medale w dwóch bardzo prestiżowych dyscyplinach sportu. Koszykówka, żużel, to myślę, że to jest sukces, którym niewiele miast o tych gabarytach, niewiele ponad 100 tysięcznych może się poszczycić. Też nie wiem, jakbyście Państwo się zastanowili, czy poza Zieloną Górą jest jeszcze miasto, które ma dwa tytuły drużynowego mistrza Polski w tym sezonie. To na pewno buduje wizerunek Zielonej Góry i tu nie chodzi o to, aby się licytować, która z tych dyscyplin jest ważniejsza, bo jedna i druga buduje wizerunek. Z jednej strony Stelmet Falubas to jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów sportowych w Polsce. Obok winobrania, ja się odważę to stwierdzić i myślę, że Państwo to potwierdzicie, że jest to najlepiej postrzegany i chyba najbardziej zauważalny produkt marketingowy Zielonej Góry. To jest Stelmet Falubas Zielona Góra, z drugiej strony koszykarski Stelmet. Pewnie dla uproszczenia byłoby łatwiej, gdybyśmy używali nazw Falubas i Zastal. I myślę, że tutaj, jeżeli będę to używał w dalszej części wystąpienia, pan Stanisław Bieńkowski się nie obrazi. Bardzo dziękujemy, mamy wspólnego sponsora Stelmet Zielona Góra. 196. Jeden i drugi klub mierzy wysokie cele. Te cele drużyna koszykarska osiąga, myślę, że coraz wyższe i ja jestem bardzo dumny z tego, co dzieje się w koszykówce i myślę, że wszyscy w klubie zielonogórskim jesteśmy dumni. Nie byłoby potrzeby porównywania tych obu klubów na tym dzisiejszym spotkaniu, gdyby nie to, że Państwo gdyby wywołaliście mnie do tablicy i traktujecie klub koszykarski i klub żużlowy trochę inaczej, a chyba nie do końca powinno tak być. Ja doceniam wysiłki właściciela Janusza Jasińskiego, by z dyscypliny, której dziś krajowych rozgrywek, bo Ligi Koszykarskiej żadna poważna telewizja, żadna ogólnopolska telewizja nie chciała transmitować. To koszykarze płacą za to, żeby te mecze były pokazywane w telewizji. Ale Janusz Jasiński zrobił z tego tak dobry produkt, że uważam, że z każdym miesiącem jest coraz większe zainteresowanie tym, co dzieje się w męskiej koszykówce. I przede wszystkim ogromne brawa za Euroligę, bo to jest coś. I dzisiaj jest to transmitowane przez telewizję Fox i oglądalność Euroligi to jest poziom 20% oglądalności nawet sparingowych meczy żużlowych Stelmetów Alubazu Zielona Góra, ale to będzie rosło, zwłaszcza, że akurat telewizja Fox to jest ta telewizja, która z pewnością będzie się rozwijała. Bez wątpienia, i tutaj to się pojawia w wielu Państwa wypowiedziach, koszykówka jest imprezą masową, żużel jest elitarną, ale w wymiarze sportowym oba te kluby reprezentują najwyższy krajowy poziom i miasto Zielona Góra moim zdaniem powinno je traktować jednakowo. Takie były deklaracje pana prezydenta Janusza Kubickiego, taka była praktyka w ostatnich latach i takie wreszcie były chyba Państwa intencje przy przyznawaniu środków na sport kwalifikowany, tam 4 600 000 Państwo przyznaliście w budżecie na rok 2013. Dlaczego więc jest taka sytuacja, że prezydent miasta przy podziale miejskich pieniędzy postanawia zorganizować dwa konkursy koszykarzom, przydzielić ich najpierw 1 000 000 przed sezonem, a potem 500 000 przed sezonem euroligowym? A żużlowcom zorganizować jeden konkurs i otrzymujemy tylko aż 1 000 000. To jest tak naprawdę względna kwota, czy to jest dużo, czy mało. Ja chciałbym, żeby to było po prostu traktowane sprawiedliwie. Pamiętajmy, że jesteśmy jedynym profesjonalnym klubem sportowym w Zielonej Górze, w mieście, który tak naprawdę musi ogromny miejski majątek utrzymywać. I więcej niż połowa tej dotacji, więcej niż połowa z tego 1 000 000 idzie na utrzymanie obiektu przy ulicy Wrocławskiej. To nie jest tak, że
My ponosimy tam tylko opłatę za prąd. To jest szereg różnych wartości, które musimy utrzymywać, bo tam jesteśmy. Dlaczego ta sama sytuacja nie dotyczy, nie wiem, koszykówki, piłki nożnej, ping-ponga czy czegokolwiek innego? Ja nie chciałbym poddawać pod dyskusję, czy to jest dobrze, czy źle, ale chciałbym, żeby to było traktowane sprawiedliwie i równo. Przed żadnym innym klubem sportowym w Zielonej Górze miasto nie stawia takich zadań. Jest modernizacja i Państwo pewnie w którymś momencie powiecie, że klub żużlowy dostał kilkadziesiąt milionów złotych w ramach modernizacji w ramach kilku ostatnich lat, natomiast gdyby kierować się taką retoryką, to będzie tak, że do klubu koszykarskiego należy doliczyć 130 milionów dotacji na halę. Bo to też są pieniądze, w której klub koszykarski rozgrywa te pieniądze, więc myślę, że to nie jest na miejscu, ponieważ jedna rzecz to modernizacja, to jest zadanie miejskie, zadanie własne miasta, a co innego tak naprawdę utrzymanie klubu. Żadnemu innemu klubowi chyba sportowemu w tym mieście, nie wiem czy gdziekolwiek w Polsce, nie funduje się takiej niekończącej modernizacji tego obiektu. Pamiętajmy, że termin oddania tej wieżyczki, tej prostej startowej, która była robiona, minął 31 lipca, dzisiaj mamy koniec listopada, minęły 4 miesiące od terminu zakończenia tej inwestycji i tak naprawdę nie widać końca, bo to nie jest powiedziane, że to się skończy za tydzień, za miesiąc, za dwa. Kto zwróci klubowi pieniądze, które stracił? Prezydent w mediach obiecywał o tym, choć ja mam wrażenie, że to była taka chęć pomocy bardziej medialna niż rzeczywista, bo nowa wieżyczka na zewnątrz wygląda dzisiaj bardzo ładnie, ale w środku są dwa piętra, które są całkowicie niezagospodarowane i tam jest kilkaset tysięcy złotych, które klub żużlowy będzie musiał chyba z własnych środków wydać. Pytanie, co potem zrobić, czy to będzie majątek miejski, majątek klubu, czy kogo, aby te piętra wykończyć. Jest wykończone piętro najwyższe, piętro pierwsze, piętro drugie, to są pustostany, tam nawet nie ma tynków, tam nie będzie posadzek, tam nie będzie niczego. Z takich ciekawych historii to mamy szyb windowy zaprojektowany i bardzo dobrze, bo chociażby jeden z prezenterów telewizyjnych, Krzysztof Cegielski, jest inwalidą. Jest możliwość, że sędzia będzie inwalidą, będzie musiał wjechać na trzecią kondygnację, ale jest szyb windowy, natomiast nie ma windy, nie ma w projekcie tej windy, więc jest to przygotowane, a wygląda tak jak ta szara rzeczywistość w Polsce. Za moment będziemy mieli przyznawaną licencję. Poza aspektem finansowym to jest kwestia jakości obiektu. My wystąpiliśmy do miasta o to, aby sfinansowało przebudowę band drewnianych, ponieważ te bandy drewniane mają już bardzo wiele lat, wymagają całkowitej wymiany. Postaram się w ciągu dwóch minut zakończyć tutaj, bo to rozumiem, że to pięć minut przekroczyliśmy. Odpowiedź od prezydenta miasta była taka, że możemy te pieniądze uzyskać z budżetu obywatelskiego. To mniej więcej tak, jakbyśmy poprosili koszykarzy, żeby wymienili parkiet na swój koszt, czy piłkarze, żeby wymienili trawnik na swoim obiekcie, albo żebyśmy wystąpili, albo piłkarze występowali, żeby w ramach budżetu obywatelskiego wymieniać trawę. To chyba też nie do końca o to chodzi. Ja szanuję preferencje pana prezydenta i rozumiem, że sympatycznie jest poskakać w ciepłej hali CRS-u niż na stadionie żużlowym, którego prezydent w całym mistrzowskim sezonie nie zaszczycił ani razu. Zapraszaliśmy go, zaproszenia przed każdym meczem są wysyłane. Pan prezydent nie pojawił się, nie spotkał się z żużlowcami po zdobyciu złotego medalu. Próbowaliśmy tam zaproponować kilka różnych terminów. Dziękuję serdecznie za pisemne gratulacje. Adam Urbaniak przekazał puchar od prezydenta miasta. Natomiast ja myślę, że takie spotkanie z drużyną mistrzowską z pewnością by nie zaszkodziło. Nie zaszkodziłoby również takie pytanie, czy nie można pomóc trochę nam po haniebnej ucieczce drużyny toruńskiej, bo to pewnie też do Państwa dotarło, nawet jeżeli tym żużlem interesujecie się w niewielkim stopniu, że Torunianie wyjechali w najbliższych tygodniach, w najbliższych dniach tak naprawdę, bo do końca listopada jesteśmy zobowiązani do uregulowania wszelkich zaległości, by otrzymać licencję na sezon 2014, a dzisiaj nie wiadomo, czy poczekamy, jak długo poczekamy i czy kiedykolwiek dostaniemy te kary ze strony toruńskiej. Tam jest możliwość postawienia klubu w upadłość. Ze strony miasta, ze strony prezydenta miasta takiego pytania nie było, czy w jakimkolwiek sposób można zapłacić. Czy dostaniemy kary związane z walkoverem, czy dostaniemy resztę utraconych korzyści. To jest oczywiście sprawa długoletnia, bo złożyliśmy sprawę w sądzie cywilnym i ta sprawa potrwa. Panie i panowie radni, już kończę. W Stelmet Falubas nie jest w komfortowej sytuacji.
A pan prezydent miasta, odpowiadając na to pytanie, które ja teraz zadam, bo to pytanie już się pojawiło przewodniczącemu Rady Miasta, zrzucił odpowiedzialność na ministra Rostowskiego, że to on musi zdecydować, czy te 500 tysięcy złotych, które gdzieś tam w budżecie miało się znaleźć dla falubazu, zostanie przekazane, czy nie zostanie przekazane. Dlatego nie wiem, dlaczego w ogóle minister finansów w odniesieniu do żużla ma zdecydować, czy będzie można wspomóc klub w Zielonej Górze, czy nie można. Chciałbym zapytać tutaj z tego miejsca pana prezydenta, czy zamierza nam pomóc i rozpisać ten konkurs drugi, czy będziemy chować głowę w piasek i udawać, że tak naprawdę nie rozumiemy pytania i nie rozumiemy problemu klubu w Zielonej Górze. A może tak naprawdę, bo to jest taka rzecz, która pojawia się w kuluarach, gdzieś tam na korytarzach miejskich, która pojawia się pewnie w państwa dyskusjach. A wynika to z tego, że Robert Dowhan zamierza, czy rozważa tak naprawdę startować w wyborach prezydenckich i mówi się o tym, że prezydent nie przekaże tych pieniędzy, bo nie zamierza wspierać kampanii wyborczej Roberta Dowhana. I to jest tak naprawdę słabe. I tutaj chciałbym zadeklarować z tego miejsca w imieniu klubu, że pieniądze, jeżeli były kiedykolwiek przekazywane, czy będą kiedykolwiek przekazywane, nie będą przekazywane na jakąkolwiek kampanię wyborczą. I to nie dotyczy Roberta Dowhana, Janusza Kubickiego czy jakiegokolwiek innego kandydata. Na stadionie nigdy nie było agitacji, nigdy tej agitacji nie będzie. To jest klub sportowy i skupmy się na tym, co mamy robić, a prywatne decyzje Roberta Dowhana to są jego decyzjami. Jeżeli zamierza i zdecyduje się kandydować na prezydenta miasta, to takie prawo ma. Więc ja deklaruję, że z naszej strony z pewnością podczas mojej pracy w klubie takiej sytuacji nie będzie, nie będzie żadnej agitacji. Pana prezydenta proszę o męską odpowiedź w najbliższym czasie. Państwu życzę owocnych obrad. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście słyszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysłaliśmy informacji. Jeśli mamy do tej informacji właśnie pytania czy komentarze, to teraz jest ku temu czas. Proszę bardzo, pan prezydent Kubicki. No w pewnym sensie czuję się wywołany do odpowiedzi, więc myślę, że tej odpowiedzi powinienem udzielić. Jeżeli można prosić, posłużę się również prezentacją, którą pozwoliłem sobie dla Państwa przygotować. W tym zakresie są to elementy związane z wydatkami i z tym, co my zrobiliśmy do tej pory dla klubu, dla żużla w Zielonej Górze pomiędzy rokiem 2003 a 2013, bo myślę, że ważne, abyśmy zobaczyli w perspektywie, co się stało, co się wydarzyło, bo to nie jest tak, że my stoimy z boku i nie myślimy o tym i nie jesteśmy do tego przygotowani i nie wspieramy klubu. Proszę kolejny slajd. To jest stadion w 2003 roku, tak wyglądał nasz stadion. Myślę, że wielu z Państwa kolejny slajd już nawet nie pamięta, jak to wyglądało. Ten stadion był o wiele mniejszy niż jest w tej chwili, na wiele, wiele tysięcy miejsc, mniej niż ma to miejsce obecnie. Proszę kolejny slajd. Tu macie Państwo nakłady finansowe od roku 2003 do 2006, gdzie tak naprawdę no 2006 jest dopiero rokiem, kiedy pojawiają się jakiekolwiek elementy związane z inwestycją w stadion. Przez te lata cztery te nakłady były na etapie 5 milionów złotych. Jak Państwo wiecie, ja zostałem prezydentem w roku 2006, więc od tego roku biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje ze stadionem. Proszę o kolejny. Tu macie Państwo to, co same wszystkie wydatki inwestycyjne w latach 2007 do 2010, czyli jeszcze nie dochodzimy do roku 2013, mówimy tylko o inwestycjach. To jest 22 miliony złotych. Tam macie Państwo wymieniane oczywiście te poszczególne elementy, co robiliśmy na tym stadionie, bo ja no nie uciekam od tego, żeby to robić, tych etapów było wiele. Dlaczego nie zrobiliśmy tego jednym etapem? No nie mamy tych kilkuset milionów złotych, żeby wybudować nowy stadion od zera, bo Państwo wiecie dokładnie, ile nowe stadiony kosztują. To jest około 200 no, milionów, stadion narodowy kosztował 2 miliardy, no więc przypominam, no my nie jesteśmy jeszcze Warszawą, więc robimy to etap po etapie, 22 miliony do roku 2010. Kolejny slajd, bo to kolejne elementy. 2011, 2012, 2013, kolejne inwestycje na 10 milionów złotych, więc no nie można mówić, że my w ten stadion nie inwestujemy, bo jest to nieprawdą. Ja oczywiście biorę odpowiedzialność za to, jak wygląda jakość robót na tym stadionie, choć pamiętam, jak Robert Dowhan przyprowadził kiedyś do mnie firmę Alstar i cieszył się, że firma Alstar wygrała przetarg na rozbudowę stadionu, bo to jest ta sama firma, co wybudowała stadion w Toruniu. Jak się skończyła budowa w Zielonej Górze, to wszyscy wiedzą, no. Skończyła się zamknięciem stadionu, więc no wtedy Robert już się tak nie cieszył, wręcz przeciwnie, mówił, że to moja wina, więc przyjąłem to, tak, to jest moja wina, że firma Alstar to źle zrobiła, choć ja byłem tym, który chciał zapłacić. Jeżeli chodzi o firmę Sporthal, która w tej chwili jest na stadionie, ja chciałem, żeby ta firma nie budowała tego stadionu, bo chciałem ją wyrzucić, wykluczyć. Krajowa Izba Odwoławcza, do której się ta firma odwoła, kazała mi podpisać z tą firmą umowę. No, tak
takie jest prawo. Szkoda, że do dzisiaj to prawo nie zostało zmienione, abyśmy tych wszystkich fajtłapów, którzy tak budują w Polsce, powyrzucali, bo potem mamy z tego tytułu problemy. Ale to nie można mówić, że my jako miasto nie myślimy o tym. Chciałbym również powiedzieć, że była umowa, którą ja dotrzymałem i zrealizowałem w tym roku. Klub, wiedząc o tym, że będą problemy z terminami, prosił, abyśmy rozważyli wariant jako miasto, iż w ramach rekompensaty zakupimy bandy dmuchane dla żużlowców. No kupiliśmy te bandy, macie Państwo wydatek 184 tysiące zł, to w tym roku zostało zrobione, poza rozbudową stadionu, która cały czas idzie. To nie jest też tak, więc, że stoimy z boku. Poproszę o kolejny slajd. Tutaj w tych zestawieniach, które były, no nie ma takich dodatkowych kosztów, bo jak Państwo wiecie, my mieliśmy lodowisko na tym stadionie, które klubowi też przeszkadzało w którymś momencie. Wydaliśmy kilkaset tysięcy złotych, żeby to lodowisko przenieść, bo ono kosztowało 800 tysięcy, ale żeby mogło zafunkcjonować w tym miejscu, w którym jest w tej chwili, zmieniliśmy miejsce tego postanowienia lodowiska i ono jest w tej chwili już gdzie indziej. Kolejny slajd poproszę. Tutaj macie Państwo na wykresach, widać od kiedy zaczęły się jakiekolwiek inwestycje, jakie były kwoty w poszczególnych latach na tym stadionie. To nie jest tak, że za innych osób, tylko za moje. A przypomnę jeszcze jedną rzecz, z czym się borykamy. Klub opracował w roku, już nie będę wracał w którym, koncepcję, że stadion w Zielonej Górze ma mieć 8 tysięcy miejsc, co było błędem u zarania. I no niestety później musieliśmy to cały czas zmieniać, bo tak naprawdę stadion 8 tysięcy to zdecydowanie za mało. My w tej chwili mamy 15 tysięcy miejsc. I są mecze, na których tych miejsc brakuje. Kolejny slajd, dojdziemy do tego, jak wyglądają tak zwane wydatki, czyli w sumie wydaliśmy na remonty w poszczególnych latach 37 milionów złotych. Do tej pory wydaliśmy w to, co się dzieje, jeżeli chodzi o koszty remontu stadionu. Proszę, kolejny slajd. Tu macie Państwo wysokość dotacji. Od roku 2003 do roku 2013, jak klub otrzymywał. Ja przypomnę 2006 rok, to są wybory prezydenckie, kiedy zostaje prezydentem. Jak ta dotacja wyglądała, jak rosła, jak się kształtowała. Od roku 2011, jak Państwo wiecie, mówiliśmy, że w ogóle odejdziemy od finansowania sportu i było zmniejszenie dotacji do miliona złotych. W połowie roku 2012, pod koniec, sytuacja miasta była na tyle dobra finansowo, że ogłosiliśmy konkurs i kluby dostały dodatkowo. Tak jak Państwo widzicie, to są te wszystkie elementy, które dotyczą już nie budowy, to są takie pieniądze poszły do klubu, dostali klub na to, żeby wypłacić wynagrodzenia wszystkim po kolei, którzy tam w tym klubie pracują. Jak Państwo zwrócicie uwagę, no to się robią już dziesiątki milionów złotych, nie mówię już o budowie, nie mówię o budowie. Poproszę o kolejny slajd, tutaj macie Państwo też oczywiście pokazane w latach, jak wyglądały te wydatki, więc jak widać, jak to było, że Żużel radził sobie w Zielonej Górze, kiedy no, w pewnym sensie miasto nie dawało, no też sobie jakoś radził. Miasto teraz daje duże pieniądze, ja nie uciekam od tego, bo uważam, że dalej będziemy i chcemy wspierać klub i wspieramy klub na tyle, na ile to jest możliwe. Poproszę o kolejny slajd. No tutaj macie Państwo jakby zsumowane te wydatki, także w sumie, jeżeli popatrzymy sobie, no to kosztowało nas to 50 milionów złotych utrzymanie klubu w tych latach. To są pieniądze, które zostały zainwestowane. Poproszę o kolejny slajd. To są oczywiście na wykresie i chyba zbliżamy się do końca w slajdach. Tak? To nie jest też tak, że miasto nie utrzymuje stadionu w tej chwili. Do 25 listopada koszty ze strony miasta na bieżące utrzymanie stadionu to jest 55 tysięcy złotych. To jest 1,5 miliona netto, które jeszcze w tych latach pomiędzy 2007 a 2013 wydaliśmy również na utrzymanie stadionu, więc do tych 50 trzeba doliczyć 50, prawie 2 będzie, no bo to są kwoty netto. Jak wygląda stadion po remoncie? No stadion oczywiście wygląda lepiej. Na pewno nie wygląda idealnie, będzie daleki od Narodowego, ale nie mamy 2 miliardów złotych. Gdybyśmy mieli, to ja bym chętnie wydał te 2 miliardy złotych. Ta wieża, też był z nią problem. Moi Państwo, no czemu ona jest taka wysoka, etc., czemu się przedłużyło? Między innymi dlatego, że klub chciał, aby dodatkowy sektor VIP-owski na tej trybunie powstał i to się stało. Ja, że tak powiem, przyjąłem to do akceptacji, bo to była propozycja ze strony klubu, gdzie tak naprawdę teoretycznie sektor VIP-owski mamy po drugiej stronie. Okej, bo ja już jestem też w pewnym sensie zmęczony jakąś taką rewolucją, że ja cały czas za to odpowiadam. Od wielu lat apelowałem również do klubu, żeby klub wziął odpowiedzialność za to, co się dzieje na stadionie. Nie było zgody, okej, dalej kontynuujemy te wszystkie elementy. Chciałbym, żebyście Państwo zdali sobie również sprawę z jednej rzeczy, że te wszystkie nasze modernizacje, proszę kolejny slajd, bo to jest też trybuna, która została wybudowana, pamiętacie, tam kiedyś była drzewa, tak? No bo to było miejsce, w którym była drzewa, w którym była scena, tam też powstały dodatkowe miejsca. A wiecie Państwo, co te dodatkowe miejsca dają?
dają bezpośredni wpływ do klubu pieniążków. No bo jeżeli my wybudowaliśmy dodatkowo około 5-6 tysięcy miejsc, no to jeżeli policzymy 6 tysięcy miejsc razy 40 zł razy ilość meczy, no to to są pieniądze, które dzięki inwestycjom miasta wpłynęły do kasy klubu. Ja nie uciekam od pomocy klubowi, uciekam od tego, co się dzieje, bo jestem zmęczony. Przyznaję się, że jak idę na stadion, nie jestem w stanie popatrzeć na to, co się dzieje na... Tylko patrzę na te trybuny. Bo cały czas gdzieś mam ataki związane z tym, przeżyłem to dość mocno i po prostu fizycznie no, kosztowało mnie wiele nerwów sprawy z tym związane, bo to wcale nie były proste sprawy związane z zamykaniem, otwieraniem stadionu. Historia była dość długa i Państwo pewnie ją pamiętacie. I to nie jest tak, że no ja jak słucham działaczy, którzy mówią, że mi zależy na tym, żeby przedłużać termin budowy czy rozbudowy stadionu, no to mi włosy dęba stają, no bo jak w chorym umyśle może się zrobić pomysł związany z tym, że mi zależy na tym, żeby remont na stadionie trwał dłużej. No, moi Państwo, nie jestem w stanie patrzeć na zawody żużlowe tak jak każdy kibic, bo ja patrzę na te trybuny i tak się zastanawiam, ile ja tam zdrowia straciłem na tych wszystkich trybunach, ile miałem różnych spotkań, etc., etc., ile poganiania. Zresztą sam Pan był na spotkaniach, jak się zachowują wykonawcy i Pan widział, no, rozmowy z nimi są czasami no, dość śmieszne, tylko pytanie brzmi, czemu nikt nie zmieni prawa, żebyśmy tych wykonawców mogli zrezygnować. Ja ze swojej strony deklaruję na pewno, że będę starał się klubowi pomagać, bo uważam, że Zielona Góra, i zawsze to mówiłem, ma dwa duże, wspaniałe kluby. One z sobą nie konkurują, one z sobą powinny współpracować, bo jeden to jest zima i koszykówka, drugi to jest żużel i to jest lato, więc fajnie, bo zielonogórzanie jako kibice mają szansę pójść w zimie na kosza, w lecie na żużel. Ja się z tego bardzo cieszę. Chciałbym, żeby tych środków było jak najwięcej dla tych klubów. Natomiast, no, moi Państwo, no, tak krawiec kraje, jak materii staje. To, że stało się tak, jak się stało, że rok temu, bo jak Pan pewnie dobrze pamięta, w tamtym roku to my w grudniu te 500 tysięcy uruchamialiśmy, jak mnie pamięć nie myli, no, mieliśmy lepszą sytuację. W tym roku ta sytuacja w gospodarce jest gorsza. My dostaniemy mniej wpływów z podatku. Tak, podjęliśmy decyzję w ramach przygotowania do Euroligi. Stelmet też był tutaj, zwrócił się, jak mnie Pani się myli, my w czerwcu ten konkurs rozpisaliśmy i w czerwcu na Euroligę dodatkowo Stelmet koszykarski dostał. No, żużlowy nie dostał. Czekaliśmy po pierwsze na to, jak będą wyglądały nasze finanse. Po drugie, no, wtedy jeszcze nie było takich potrzeb ze strony klubu. Klub w tej chwili zgłasza te potrzeby. Ja na pewno się pochylę, postaram się znaleźć jakieś rozwiązanie, tak aby również klubowi pomagać. Ale nie można mówić, Panie Prezesie, że nie wiem, że ja się obraziłem, czy cokolwiek i tak dalej, bo te dziesiątki milionów złotych, które pokazałem, to poszły. Te tysiące miejsc, które tam się znalazły, to poszły. To nie jest też tak, że no, nam na tym nie zależy, a mówię, no, trzeba być naprawdę, no, nie wiem kim, żeby twierdzić, że mi zależy na tym, żeby, że specjalnie przedłużam remont trybun, żeby zniszczyć klub. No, no proszę, proszę, no, szanujmy się nawzajem. Ja kiedyś mam też Pana list, który Pan pisał do mnie, jak otwieraliśmy stadion i kiedy były derby, kiedy tą trybunę otwieraliśmy na mecz z Gorzowem, kiedy Państwo mówili, że nie wpuścicie kibiców, bo nie, ja mówiłem, że jak Wy nie wpuścicie, to ja otworzę i wpuszczę za darmo. Mam ten list, zostawiłem sobie, jak Pan mi pisał, że ja nie jestem od tego, żeby wpuszczać lub nie wpuszczać kibiców. My robimy zawsze wszystko, żeby ten stadion był jak najszybciej. Jesteśmy gotowi i wszystkie służby, od policjantów, po strażaków, od rana do wieczora są gotowe do tego, żeby przyjść, pomóc. Nie zawsze się to udaje. Ale nie można mówić, że my czegokolwiek nie chcemy. Dziękuję, Pan Radny Brochmański. Się bardzo cieszę, że dzisiaj doszło do tej dyskusji, bo jak ja od lat powtarzam, że żużel jest drogi mieszkańcom Zielonej Góry, to nikt mi nie wierzy, a Państwo ci zobaczycie, jak zobaczyliście na własne oczy, jak drogi jest dla mieszkańców Zielonej Góry ten sport. Każdego roku 5 milionów złotych opłacamy do sportu, na którego w większości chodzą mieszkańcy okolic Zielonej Góry, a nie mieszkańcy Zielonej Góry. Panie Marku, ja tylko w jednej sprawie chciałbym, ponieważ Pan cały czas apeluje o to, żeby te dwa kluby traktować jednakowo, to ja chciałem powiedzieć tak, że nie można ich traktować jednakowo, bo jest jednakowoż między nimi i to różnica i to spora. Koszykówka jest sportem, a żużel niestety, mimo że Państwo lubicie uważać, że to jest sport, w świecie uznawany jest za coś w rodzaju pokazów gladiatorskich. Koszykówka to coś zbliżonego do piłki nożnej, piłki ręcznej, a żużel to bliżej wrestling, pokazy zapaśników, walki w klatce i tym podobne rzeczy. Żużel nie jest sportem.
A w związku z tym jest jeszcze inna jakby tu prosta rzecz. Sport to jest taka dyscyplina, którą każdy może uprawiać, choć na różnym poziomie. Dziecko może wziąć piłkę do kosza i ją rzucać na jakimś tam boisku wbudowanym w mieście. I robi to lepiej lub gorzej. Natomiast dziecko, nawet jak żużlowcy jeżdżą na mistrzostwo kraju, które jest prawie mistrzostwem świata, to nie wsiądzie na motor i nie będzie swojego wolnego czasu mogło w ten sposób spędzać. Więc to nie są dwie takie same dyscypliny. To po pierwsze. Po drugie, no powiem tak, ponieważ jest też różnica chociażby w użytkowaniu obiektów sportowych. Obiekt z sali sportowej jest użytkowany przez różne dyscypliny, różne rzeczy tam się dzieją. Stadion jest jednakowoż tylko i wyłącznie użytkowany przez klub sportowy. Ja myślę, panie prezydencie, że czas najwyższy, żeby podjąć męską decyzję, o której mówię od 3 lat. A oddać stadion klubowi żużlowemu za złotówkę i przestać się tym zajmować. Naprawdę. Niech zrobią z tym cokolwiek. Ten stadion jest dla żużla i niech żużlowcy się nim zajmują. 50 milionów, proszę państwa, to jest... powiem inaczej, bardzo krótko. Wczoraj, zdaje się, była walka o podwyżkę dla kierowców MZK 1,5 miliona złotych, tak? Co roku wydajemy ile? 850 tysięcy. Nie mamy w budżecie miasta pieniędzy na podwyżkę dla ludzi, którzy pracują dla mieszkańców tego miasta, wożąc ich w lepszych lub gorszych warunkach. A co roku wydajemy 5 milionów złotych na pokazy gladiatorów. Ja nie mam nic przeciwko tym pokazom. Uważam, to jest fajny sport, ale za własne, nie za publiczne. I na koniec bardzo bym prosił, żeby nie używać takiej tezy, że żużel jest cokolwiek promuje, znaczy jest promuje miasto, bo on oczywiście promuje miasto w tych miastach, gdzie są kluby żużlowe. Natomiast poza tymi nie jest nigdzie znany. Ja tu przypomnę taki sondaż, który prowadziła Gazeta Wyborcza parę dni temu. Co według mieszkańców Zielonej Góry bardziej promuje to miasto? Festiwal piosenki rosyjskiej czy żużel? I proszę sobie uzmysłowić albo przypomnieć, że sami mieszkańcy Zielonej Góry uznali, że lepszą promocją jest festiwal, na który to też pieniędzy, zdaje się, w tym roku nie będzie. W związku z tym myślę, że tak to powinno wyglądać. I na koniec powiem tak, no gdyby to miała być dobra promocja miasta przez żużel, to ja myślę, że wtedy zmienię swoje zdanie, jak żużlowcy pojadą na stadionie w Monachium, bo to wtedy będzie można uznać, że to jest jakiś sport więcej niż niszowy. W związku z tym, żeby jakoś skończyć to puentą, powiem tak, że ponieważ na wszystko tniemy w tym roku pieniądze, przy okazji budżetu złożę wniosek również, żeby jakoś proporcjonalnie też zmniejszyć pieniądze na sport zawodowców. Dziękuję bardzo. Pan radny Nesterowicz. Przyznaję, że widząc punkt prezentacja, zasugerowałem się, że ta prezentacja będzie trochę przypominała prezentację pana Jasińskiego i podejrzewam, żeby tak rzeczywiście wyglądała, to ta dyskusja, która się teraz rozpoczyna, nie miałaby miejsca. I co spowodowało, że zdecydowałem się zabrać głos? No częściowo tutaj już moi koledzy wspomnieli, tak? I częściowo nawiążę też do wypowiedzi tutaj pana prezesa i realizacji potrzeb. Przez ileś lat miasto Zielona Góra dofinansowuje żużel kwotami kilkudziesięciu milionów złotych. Te środki nie biorą się znikąd, one się biorą z budżetu. My podejmujemy decyzję kosztem czego? Tak? Czyli musimy dokładnie wybierać, z czego rezygnujemy, żeby móc dołożyć. Miałem o festiwalu nie wspominać, ale tutaj uśmiechy radnych, co niektórych na twarzach po wypowiedzi Andrzeja Brachmańskiego też skłaniają mnie do jednej rzeczy.
jeżeli tak ważne są potrzeby mieszkańców, to jeżeli chcemy dla 58%, tak, badanych realizować jedną potrzebę kosztem kilkudziesięciu milionów złotych, to sądzę, że Wysoka Rada pochyli się, aby potrzebę 60% badanych Zielonogórzan zrealizować kosztem zdecydowanie mniejszym. Bo musi być jakaś równorzędność realizowania potrzeb. Jeżeli oczywistym jest, że takie środki, tak, no przyznaję, że to zestawienie trochę mnie wprawiło w osłupienie, bo rysuje to zupełnie inny obraz, który dotychczas był przedstawiony przez sport żużlowy, tak, sportu, który jest pozostawiony sam sobie, jest niedofinansowany, nie wiadomo jak w ogóle sobie radzi. No jak widać, radzi sobie świetnie. Tu się zgadzam ze zdaniem radnego Hebdy, że wiele firm prywatnych chciałoby być tak traktowanych. I też zgadzam się tutaj z jego opinią co do tego, że no, można powiedzieć, prezydent sobie sam strzelił w kolano, tak? Bo z jednej strony teraz wyszło, że środki finansowe, które no, nie ma co się oszukiwać, tak, decyzją prezydenta z poparciem radny szły na klub żużlowy, tak, szły kosztem czegoś. Z drugiej strony okazuje się, że no, z tej prezentacji też wynika, że jakoś wdzięczności do miasta to za bardzo nie buduje. Ja będę wnosił na najbliższej sesji budżetowej o to, aby przywrócić środki na Festiwal Piosenki Rosyjskiej. Bo jeżeli rzeczywiście, tak, jeżeli rzeczywiście takie środki z takim entuzjazmem państwo chcecie przekazywać na jedną dziedzinę życia, to sądzę, że uwzględnicie także opinię mieszkańców co do innych dziedzin. To jest kilkadziesiąt milionów złotych. Jestem ciekaw, czy z taką radością będzie pan, panie radny Bukiewicz, oklaskiwał wniosek o na przykład to, który tutaj padł, o przekazanie środków na wynagrodzenia dla pracowników, tak, na których co roku się okazywało, że tych pieniędzy jakoś nie mamy, a się okazuje, że jednak mamy. Tak, dziękuję. Ja tylko jeszcze gwoli wyjaśnienia wątpliwości pana radnego Brachmańskiego. Wikipedia podaje definicję. Sport żużlowy. Wyścigi motocyklowe na torach zbliżonych do kształtu owalu. Jedna z dyscyplin sportu motorowego. A pan komputer przed sobą proszę sobie sprawdzić. Bo pan nazwał to walkami gladiatorów czy rywalizacją gladiatorów. No myślę, też proszę sprawdzić, co znaczy słowo gladiator przy okazji. Proszę pani radna Danielak. Dziękuję panie przewodniczący. Muszę powiedzieć, że zawsze ważne było dla mnie to, co dzieje się w sporcie w Zielonej Górze, bo przecież to wyznacza aktywność mieszkańców i w końcu jest adresowane do potrzeb Zielonogórzan. Ale nie ukrywam, że jestem przybita zestawieniem tych środków, które zostały zaadresowane do jednej dyscypliny sportu w Zielonej Górze. I tak, panie prezesie, chciałabym usłyszeć, w jakim momencie klub poczuje się na tyle mocny, że zrozumie, że nie można już żyć kosztem innych zadań w tym mieście. Że sport to nie tylko żużel, to nie tylko i też nie tylko koszykówka, ale wiele dyscyplin sportowych pracujących z dziećmi i młodzieżą w tym mieście nawet nie wyobraża sobie takich środków w swoich budżetach, aby o jakich tutaj mówimy. Sport zawodowy musi się kierować trochę innymi zasadami i inaczej przedstawiać swoje potrzeby. I nie mogą te potrzeby przechodzić w żądania. Jestem zaskoczona przedstawieniem przez pana takiego oto stanowiska, że jeżeli nie otrzymacie tyle samo, co koszykówka, to będzie konflikt między żużlem a koszykówką. A niby dlaczego pan chce ten konflikt wywołać? Ja myślę, że każdy, kto otrzymuje, obojętnie w jakiej skali, powinien zachować wdzięczność i szacunek, i nie myśleć o tym, że jakaś dyscyplina jest lepsza lub gorsza. Mieszkamy w tym samym mieście. Zależy nam na tym, aby to miasto się rozwijało i gospodarczo, ale też adresowało do potrzeb mieszkańców
liczne oferty, w tym również sportowe. Jesteście autorami jednej z ofert sportowych. I pamiętajcie o tym, że my wspierając żużel, nie czynimy tego dlatego, że ukochaliśmy żużel w sposób szczególny kosztem innych zadań w tym mieście. Ja sądziłam, że dzisiaj w Pana wypowiedzi usłyszymy wdzięczność dla miasta za to wsparcie, które do Was płynie. A ja tu słyszę żądania i zapowiedź konfliktu, jeżeli żądania nie zostaną spełnione. Mam nadzieję, że to jest jakiś wypadek przy pracy i mam nadzieję, że Państwo jednak doceniacie te środki, które zostały zaadresowane na żużel i na działalność klubową i że w końcu dane nam będzie usłyszeć słowo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Kazimierz Łatwiński. Bardzo proszę, panie radny. Oczywiście ja również popieram panią Jolantę Danielak, pana Artura Hebdę, pana Edwarda Markiewicza i też jestem za tymi wszystkimi zadaniami, za pomocą dzieciom, młodzieży i wspieraniem innych dyscyplin sportu i tak jak wszyscy na tej sali. Natomiast jeżeli chodzi o wspieranie takiego sportu widowiskowego, jakim akurat w Zielonej Górze jest sport żużlowy, to nie jest to jakaś rzecz wyjątkowa i nadzwyczajna ani w skali Polski, ani w skali Europy czy świata, dlatego że chociażby na meczach Bundesligi w Niemczech sport piłkarski gromadzi na każdym stadionie po kilkadziesiąt, a nawet prawie po 100 tysięcy widzów. I to nie jest tak, że każdy, kto idzie na mecz Bayernu Monachium, wraca z meczu i ubiera strój piłkarski i uprawia piłkę nożną. On idzie na widowisko. Gdzieś są to mecze piłkarskie, gdzieś indziej są to zawody Formuły 1, jeszcze gdzieś indziej, nie wiem, są to wyścigi kolarskie. Natomiast tak jest świat zbudowany i my ludzie lubimy takie widowiska i to społeczeństwom taka rozrywka, takie znalezienie odskoczni pewnej, żeby pójść na mecz jest bardzo potrzebne. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, że to zaangażowanie w popieranie koszykówki i sportu żużlowego jako sportu widowiskowych głównie też nie jest czymś nadzwyczajnym, dlatego że szczególnie w ostatnich latach widać chociażby z relacji z meczów ekstraklasy piłkarskiej, że prawie każda relacja pokazuje, że tam są budowane nowe stadiony. Czy to będzie w Bielsku Białej, czy w Zabrzu, czy z meczów żużlowych, wszędzie widać dźwigi, nowe konstrukcje. Więc w tej chwili w Polsce jakby nadrabiamy okres daleko idących zaniedbań, a takim symbolem tych zaniedbań jest dawny stadion Warty Poznań w Poznaniu, największy stadion w Poznaniu, mieszczący kilkadziesiąt tysięcy kibiców, na którym rosną drzewa po prostu. I ja widziałem ten stadion, no to wygląda katastrofalnie, jak można dopuścić obiekt sportowy do takiego stanu i prosiłbym, żeby popatrzeć na ten kontekst. Owszem, wydano miliard złotych, głównie z pieniędzy samorządu miasta Wrocławia i państwowych, na stadion we Wrocławiu, ale myślę, że dla Wrocławian to, że na meczu ze Słowacją przyszło 40 tysięcy ludzi i mogli się tam spotkać i oglądać ten mecz, że to dla jakby funkcjonowania tego społeczeństwa, również ludzi, którzy spoza granicy Wrocławia na ten mecz, na stadion ten przygotowany na Euro przyjechali, że to jest ważne, tak? Oni lepiej potem pracują, lepiej funkcjonują, jakoś tak bardziej się wiążą z miastem. Jeżeli chodzi też o te wysiłki, oczywiście my nie musimy dawać takich środków na koszykówkę i na żużel, ale chcę powiedzieć, że jest bardzo wiele miast w Polsce, gdzie daje się nie mniejsze albo większe środki i nie ma takich sukcesów, a jesteśmy wyjątkowym miastem. Nie ma takiego miasta w Polsce, gdzie w dwóch czołowych dyscyplinach pod względem popularności mamy mistrzów Polski. Dlatego
warto się zastanowić, skąd te sukcesy się wzięły. Uważam, że Rada Miasta i Samorząd Miasta i Prezydent Miasta są bardzo istotnymi podmiotami, które tworzą ten klimat i które się do tego przyczyniły. To nie jest tak, że to jest dane, że to musi być. No z czegoś się to wzięło i myślę, że warto, no warto chyba takie sukcesy kontynuować i warto taką, no taki sposób spędzania czasu, też taką ofertę mieszkańcom i Zielonej Góry i subregionu, bo to nas przecież jakoś integruje, chyba kontynuować. Powtarzam, na pewno nie zostawię żużlowców samych sobą, będę starał się również żużlowcom pomagać, tak jak to robię od wielu, wielu lat i nie chciałbym, żebyśmy wprowadzali te antagonizmy, bo one są właśnie najgorsze. Ustawianie jednych przeciw drugich, choć to nie ja zaczynałem, bo tam, jak mnie pamięć nie myli, to przez Facebooka kiedyś się dość głośna dyskusja chyba przetoczyła na temat tego, bo była, że jeden mówił, że tamten klub jest lepszy, drugi gorszy i to dwaj prezesi się kłócili między sobą, jak mnie pamięć nie myli. Więc to nie jest tak. Ja staram się patrzeć na to, że warto pomagać obu tym środowiskom, bo naprawdę zrobiły wiele pożytecznego i to nie jest tak, to jest tak jak pan Marchewka mówi, to nie tylko i wyłącznie jest kwestia zawodów sportowych, bo jeden i drugi klub, choćby ostatnio w Fokusie były tam pokazy sportowe, moje dziecko, jedno poszło oglądać koszykarzy, a drugie wyjął, ma taką fajną grę żużel i rzucałem z nim kostkami i przesuwaliśmy te pioneczki, graliśmy, on to mówi w żużela, bo ma jeszcze ten wiek, że mówi, że będziemy grać tatuś w żużela, nie w żużel, no tak mówi, no mam taką grę i zgram z nim to, no. I fajnie, bo też pomagają jak potrzeba, żebyśmy, że tak powiem, gdzieś się pokazali, to przyjeżdżają, czy to jedni, czy to drudzy, jak poprosimy o to, nie ma z tym problemu i jak Państwo zobaczycie, no na imprezach różnego rodzaju występują, prawda, czy to na winobraniu, czy na innego typu tego imprezach, nie ma problemu, żeby te kluby nam pomogły, bo są one też wizytówkami Zielonej Góry, ja się z tego cieszę, dlatego mam nadzieję, że będziemy potrafili jakoś dalej na ten temat rozmawiać, związany z tym, żeby jednak starać się im troszkę pomagać w tym, żeby funkcjonowali, bo to jest fajne, jak ja widzę ludzi, którzy się cieszą, jak miasto jest udekorowane, bo jedni grają, czy to drudzy grają i ludzie o tym rozmawiają i to nie tylko ci, którzy idą na te imprezy, ale rozmawia całe miasto, tym żyje i zresztą każdy z nas chyba, no bo to jest dumny z tego, jak zespół Zielonej Góry wygrywa, bo to jest powód do dumy, no ja przyznaję się, że jak się spotykam z kolegami prezydentami, to oni się mnie pytają, ty jak ty to zrobiłeś, że masz dwa takie kluby w jednym mieście, jak ci się to udało? A ja mówię, a bo raz, że wspaniali działacze, dwa, tak, raz, że są wspaniali działacze, dwa, jest wspaniały sponsor, który wspomaga oba te kluby, bo nazywają się tak samo i ja się z tego cieszę, że są ludzie. Rada Miasta jest najwspanialsza w świecie, bez niej to by się już nic nie udało, bo tak naprawdę to Państwo te pieniądze zawsze przyznajecie. Ja tylko i wyłącznie Was do tego namawiam, co wcale nie jest takie proste, bo te dyskusje są dość trudne, bo sami dobrze o tym wiecie, a za chwilę usiądziemy do budżetu, to dopiero będziecie, że tak powiem, wszyscy mieli tysiąc różnych pomysłów, jak wydać pieniądze, natomiast myślę, że niewiele będzie pomysłów, jak je zarobić. Ale cóż, no taka jest też nasza rola, za to bierzemy pieniądze. Nikt nas do tego nie zmuszał, tego chcieliśmy, więc na pewno będę starał się pomóc żużlowcom, panie prezesie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Ronowicz. Dziękuję bardzo. Przyznam się, że żadnej uchwały jeszcze nie było. Z przyjemnością wysłuchałam Gdzie bylibyśmy? Skończyliście Państwo już rozmowy? Tak? Z przyjemnością wysłuchałam wystąpienia pana prezesa Marka Jankowskiego i tutaj podziękowania dla przewodniczącego rady, że wprowadził ten punkt na samym początku naszej sesji Rady Miasta. Natomiast nie spodziewałam się, że jego wystąpienie wywoła tutaj taki atak ze strony prezydenta i w szczególności radnych SLD. Jeżeli, proszę Państwa, mówi się A, to trzeba również powiedzieć B. Jeżeli zdecydowaliśmy się na jeden z kosztochłonnych sportów i chcieliśmy, żeby ten sport przynosił sukcesy zawodnikom i miastu, to należało go odpowiednio dofinansować. I podejmowaliśmy tę decyzję w ostatnich latach no, dosyć często, jak wynikało z zestawienia tutaj pana prezydenta. Nastaje kryzys i zaczynamy się bić o pieniądze.
Pan, panie prezydencie, powiedział, że te sporty absolutnie ze sobą nie rywalizują. Rywalizują o pieniądze. Może nie o czas rozgrywek, może nie o kibiców, ale rywalizują o pieniądze. Ja przypomnę, że nasze województwo jest małym województwem. Mało jest firm, w szczególności w Zielonej Górze, które mogą dźwignąć tak kosztochłonne sporty. No może gdyby został zlikwidowany żużel w Gorzowie, to województwo dałoby radę z utrzymaniem tych wszystkich drużyn na takim samym poziomie. Natomiast myślę, że pan prezes nie prosił tutaj o więcej pieniędzy, jak dostawał klub żużlowy, tylko prosił o dokończenie inwestycji. Prosił o dokończenie inwestycji, która, jak słyszeliśmy, miała być skończona do 30 lipca tego roku, a ta inwestycja w dalszym ciągu się wlecze. Myślę, że to nie są tylko przyczyny po stronie wykonawcy tego remontu stadionu żużlowego, ale przekora jednak pana prezydenta, aby ten remont się wlókł i razy kibiców spadały na zarząd klubu. Również myślę, że pewną manipulacją pana prezydenta jest przedstawienie tutaj zestawienia wydatków od 2002 roku, pokazanie, że za jego kadencji jednej i drugiej te wydatki zdecydowanie wzrosły. Ja przypomnę panu prezydentowi, że w 2005 roku to właśnie radni Sejm zdominowany przez SLD uchwalił ustawę o sporcie, gdzie wprowadził możliwość promocji przez sport, a tym samym no, ukrytego dotowania klubów zawodowych, sportowych. I od tego momentu dopiero samorządy mogły wydatkować środki finansowe na sporty zawodowe. Stąd też w 2006 roku pierwszy raz pojawia się taka kwota wydatków jeszcze za mojej kadencji. Około 6 milionów złotych. Także proszę nie manipulować tymi wydatkami, natomiast możemy spojrzeć tutaj na to samo zestawienie, że jak się humor panu prezydentowi popsuł w zakresie kontaktów z prezesem Dowhanem, to od 2011 roku te dotacje na klub żużlowy poprzez sport oczywiście spadają o połowę prawie. I zaczynają się problemy oczywiście z realizacją inwestycji. Także myślę, że tutaj trzeba takiego spokoju i wyważenia ze strony pana prezydenta. Jednak jest to sport, dyscyplina, którą no, gro zielonogórzan interesuje się. Ja myślę, że w tym momencie również pan prezydent nie zapomni o sporcie takim, jaki jest pływanie w naszym mieście, bo też jak... No jeszcze, no, pani po raz pierwszy występuje, więc proszę, tak? Pływanie też, jeżeli pokłócił się tam z trenerami, czy coś nie pomyśli, to też było dołowane tutaj na sesjach Rady Miasta. Ograniczane wydatki. Myślę, że w mieście znajdzie się zabezpieczenie potrzeb przy półmiliardowym budżecie, proszę państwa, pół miliarda mamy budżet miasta. Jesteśmy w stanie naprawdę przy gospodarnym... Miliard na billboardach jeszcze. Tak, nie mówiąc, że miliard jest na billboardach. Jesteśmy w stanie spokojnie tę inwestycję, którą rozpoczęliśmy na stadionie żużlowym, zakończyć i dać dobre warunki treningów i odbywania zawodów, a także z przyjemnością uczestniczenia właśnie w tych meczach zielonogórzanom. Ja się nie zgadzam z panem radnym Brodzikiem, że tutaj nie było przedstawienia. Było bardzo obszerne przedstawienie. Pan chyba nie słuchał wystąpienia pana prezesa. Było obszerne.
Obszerne było przedstawienie klubu żużlowego, uzupełnione jeszcze przez pana prezydenta, więc myślę, że musi troszeczkę uspokoić swoje animozje w stosunku do klubu żużlowego prezydent i nie będzie już tutaj no, takich dyskusji, antypatii, szczególnie ze strony radnych SLD. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jako, że pan prezes nie dysponuje tym przyciskiem do zabrania głosu, to ja pozwolę sobie tak zgłosić pana prezesa, bo pewnie ma ochotę na wystąpienie takie jakby podsumowujące. Proszę bardzo. Na koniec postaram się grzecznie, tak oczywiście. Pani prezydent, bardzo dziękuję, bo to pani prezydent tak naprawdę zaczęła inwestycje na stadionie i ten stadion się rozbudowuje dzięki temu, że tą decyzję ileś lat temu pani prezydent Rodanowicz podjęła. Dziękuję za zrozumienie. Taka refleksja mnie na koniec wzięła, bo Kamil Kawicki, cieszę się, że nie zabierał głosu, bo nie chciał tu się odzywać, bo jest gdzieś w tym wszystkim od wielu, wielu lat, ale Kamil często wraca do pracy około godziny 18, 19 po tej Radzie Miasta. Ja pytam Kamil, co się działo? A Kamil mówi, no tak, dyskusja, nie? To jak ja dzisiaj słuchałem Artura Hebdy zwłaszcza i Tomasza Nesterowicza, ja nie wiem, o czym ci panowie mówili, tak naprawdę, co to miało wspólnego z żużlem. Jeżeli retoryki się uczyć, to myślę, że od pana Andrzeja Brachmańskiego, który jest tym mistrzem świata, taką sondę z Gazety Wyborczej przedstawił, gdzie odwrócił sytuację. Tak, bo to pytanie zupełnie było na inny temat zadawane, gdyby zapytać, czy zadać pytanie, czy dobrze wspominam saturatory z czasu komunizmu. Pewnie, że dobrze, większość z nas dobrze wspomina. A pytanie takie samo można by zadać, czy dobrze wspominam. Bo czego komunizm. Innego już nie było. To, ta odpowiedź właśnie, byłaby, to... Czy dobrze wspominam komunizm, ta odpowiedź pewnie byłaby w drugą stronę, więc panu Andrzejowi chwała za to. On ma naprawdę bardzo dobrą szkołę, jeżeli chodzi o to, że nawet jeżeli nie dysponuje żadną wiedzą, to potrafi naprawdę świetne wystąpienie przedstawić tak. Puentując to Monachium tak się pojawiło parę razy. My pojechaliśmy finał Bundesligi jako Falubas w Monachium. Zdobyliśmy srebrny medal, nie uciekliśmy z pola boju jak Unibak z Toruń, więc w tym Monachium również byliśmy, to tylko po prostu brak wiedzy. Oczywiście panu radnemu Brodzikowi bardzo chętnie bym opowiadał 20, 30, 40 minut o Stelmecie Falubazie Zielona Góra, ale zależało mi na tym meritum. Chyba się udało, bo państwo, ta dyskusja była zażarta i gdzieś tam sporo argumentów merytorycznych się pojawiło, za co serdecznie dziękuję. Porozmawialiśmy o żużlu i z tego się bardzo cieszę. Było kontrowersyjnie. Mam nadzieję, że będą pieniądze, o których wspomniał prezydent Kubicki. Za co też serdecznie dziękuję. Pamiętajmy o tych dzieciakach w Akademii Falubazu. To jest 360 dzieci. Jest mnóstwo innych inicjatyw i obiecałem, że przedstawię to zatrudnienie. Przedstawimy również na następną Radę Miasta, co robi Stelmet Falubaz Zielona Góra, żebyście państwo wiedzieli. Wydawało mi się, że wszyscy w mieście gdzieś tam widzą tą markę. Ta marka jest zauważalna. Jeżeli tak nie jest, niektórzy radni nigdy nie byli na żużlu, to może będzie okazja w nowym sezonie się wybrać. Lubią, nie lubią, chociaż raz warto zobaczyć to, co się dzieje na ulicy Wrocławskiej i myślę, że państwo też inaczej na to wszystko spojrzycie. Dziękuję bardzo. Nie mieszajmy polityki i sportu. Taka prośba, dawajmy pieniądze na sport, a nie na politykę. Nie mieszajmy kampanii wyborczej ze Stelmetem Falubazem. Chciałbym to tak spuentować. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, panie prezydencie. Ja nazywam się Paweł Jarosz i stoję tutaj przed państwem, no powiem tak, chyba jako ofiara. Z poczuciem ogromnej krzywdy, straty i niesprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, niech każdy z państwa sobie wyobrazi taką sytuację. Macie prawdopodobnie, każdy z państwa ma swój dom czy swoje mieszkanie własne. Przez ileś lat je posiadacie, po czym nagle się okazuje, że tak w zasadzie z dnia na dzień możecie myśleć o tym, że go nie macie. A jak mianowicie to było? W 2000 roku chcieliśmy zostać rodziną zastępczą. Potrzebowaliśmy większego mieszkania. Zamieniliśmy się na ulicę Sowińskiego, ponieważ tam było zaniedbane, bardzo mocno zapuszczone mieszkanie, ale dosyć duże, dające nam możliwość przyjęcia większej ilości dzieci, bo miasto naówczas nie było zainteresowane jakimś takim wspieraniem po prostu tej działalności, więc na własny jakby rachunek zamieniliśmy się na mieszkania, wyremontowaliśmy, włożyliśmy tam dużo pieniędzy w 2005. Proszę panów. Ja bym bardzo prosił państwa. Panie radny. Ja nie jestem, wiecie państwo. Mamy sprawy różne, to później, tak? Tak. No. Proszę państwa, przepraszam bardzo, ale naprawdę wierzcie mi, niełatwo mi się mówić, wy państwo jesteście przywykli, tutaj sobie rozmawiacie co tydzień czy tam co miesiąc, a mi nie jest łatwo tutaj przed państwem stać.
jako szaremu obywatelowi, ale proszę do rzeczy, bo też wiem, że mam czas i nie chcę tutaj. W każdym razie ja mówię tutaj o tej sytuacji, od podszewki, jak to wygląda. W 2005 kupiłem to mieszkanie od miasta, po czym w 2007 roku mieszkanie się po prostu zawaliło. To znaczy w mojej akurat klatce nastąpiło tąpnięcie, spadło pół tony gzymsu, nastąpił zakaz użytkowania, nadzór budowlany nakazał naszą klatkę wysiedlić. I teraz tak, proszę Państwa, co ja chcę powiedzieć? W tym momencie naprawdę jako dla naszej rodziny my przez te dwa lata, kiedy trwał remont, kosztowało na to ponad 60 tysięcy mieszkanie w innym domu z siódemką dzieci, które były pod naszą opieką. Poprzez to musieliśmy się zadłużyć. Nasze życie uległo po prostu w gruzach. Ja w dalszym ciągu moja sytuacja nie jest, że tak powiem, wyprowadzona na prostą. W dalszym ciągu mieszkam w mieszkaniu, do którego wróciłem, które jest moje, ale w każdej chwili może być też nie moje, ponieważ obecnie okazało się, że ten budynek w ogóle nie nadaje się do użytku. Ja mam teraz pytanie, jak to się stało, że w 2007 roku, kiedy zawaliło się mieszkanie, po dwóch latach od kiedy je kupiłem, zawaliło się, proszę Państwa, bo stanowiło zagrożenie dla życia. Tam się cudem nie stało nieszczęście, bo kobieta wchodziła, a nie wychodziła. Gdyby wychodziła, to gruz zabiłby ją naprawdę na miejscu. I to nie przesadzam, tak było. Więc tylko dlatego nie wkroczył tam prokurator. Ja się teraz pytam, jak Państwo jako radni, jak władze miasta zdecydowały i kto zdecydował o tym, że wydano prawie 200 tysięcy miejskich pieniędzy na remont klatki, w której mieszkam, przy czym wciągnięto nas jako współwłaścicieli w koszty tego remontu, niemałe, po czym po dwóch latach, czyli w 2011, mimo tego, że były robione ekspertyzy w 2007 roku pozostałych klatek i dalej jednak stwierdzono, że tą klatkę remontowano, a wiedziano, że nie ma pieniędzy na remont następnych klatek, bo dzisiaj oblicza się, że to około 3 milionów złotych, to ja się pytam, jak to się stało, że miasto wydało 200 tysięcy złotych czyich pieniędzy? Pana pieniędzy, pani pieniędzy, moich pieniędzy, tak? Pieniędzy obywateli w budynek, który okazuje się dalej jest nie do użytku, ba, nadal nadzór budowlany nakazał wysiedlić pozostałe klatki. Trzy, opłacalność remontu jest absolutnie poniżej wszelkiej możliwości i ten budynek podlega zburzeniu. Teraz miasto wystosowało nam trzy propozycje, z czego może być tak, że my to sprzedamy i podzielimy się pieniędzmi, my to zburzymy razem i jeszcze będziemy partycypować w kosztach zburzenia. Proszę Państwa, albo partycypować w kosztach remontu 3-milionowego. Ja, nauczyciel? Proszę Państwa, jest tu jakaś potężna niesprawiedliwość. Jest tu następna rzecz, proszę Państwa. Od początku tej sprawy, od 2007 roku, kiedy to się wydarzyło, po moim osobistym spotkaniu z panem prezydentem Kubickim, gdzie był przygotowywany projekt zamiany, ponieważ była taka sytuacja, że wydawało się, że władze zrozumiały, że tak nie może to wyglądać i wpuszczono nas na kanał, tak? Że tak powiem kolokwialnie. Dlatego proponowano, żeby dokonano zamiany. Proszę, tak, jeszcze tak? Przedłużę. Okej, okay. Jeszcze można dwie jeszcze minuty, tak? Pan prezydent Kubicki osobiście obiecał mi, że pomoże nam w inny sposób. Nie zgodził się na zamianę mieszkania pod filarami, bo tak akurat było 2/8. Nie wiem, kto tam w tej chwili mieszka i kto jest właścicielem. Tak na marginesie to jest pytanie do Państwa. W tych trzech propozycjach, proszę Państwa, nie ma naszego mieszkania. Albo zburzymy mieszkanie, zburzymy dom i sprzedajemy ziemię. Ja nie kupiłem ziemi od miasta. Ja kupiłem mieszkanie, w którym chciałem mieszkać. Nie mam tego. Dalej, od początku tej sprawy spotykamy się z ludźmi przez wszystkie możliwe instancje. Od prezydenta, wiceprezydentów, kierowników, dyrektorów, szefów wydziałów, ZGKiM-u, dyrektorów. Proszę Państwa, ze wszystkimi się spotykamy i z każdymi na nowo opowiadamy tą historię od końca, od początku właściwie. Ja jako obywatel czuję się, po prostu mówiąc brzydko, robiony w trąbę. Dlatego, że nikt mnie poważnie nie traktuje, ani mnie, ani mojej rodziny. Ja mieszkam na walizkach w domu, w którym po remoncie w 2009 roku zwróciłem. Mieszkanie było zdewastowane, bo wiecie, jak Państwo, wygląda remont dachu i stropu. Co jest wtedy w mieszkaniu? I ja dzisiaj zastanawiam się nad każdą złotówką, którą chciałbym włożyć, żeby mieszkać normalnie, ale mi szkoda, ponieważ wiem, że pomaluję ścianę, wydam 20, 50, 100 złotych, ale za parę miesięcy nie będę tam mieszkał.
i prezydent jako właściciel większościowy, ponieważ miasto posiada 80% ponad, proponuje nam, że my mamy coś decydować. Nie pojawia się nikt na zebraniach wspólnoty, na zebraniach zarządów wspólnoty, gdzie kompetentny ktoś z prerogatywami od prezydenta powinien się pojawić. Nikt się, proszę Państwa, nie pojawia. Jesteśmy lekceważeni totalnie przez wszystkie te rzeczy. Nie mówiąc o nieprawidłowościach, które widnieją w papierach. O tym prawdopodobnie, myślę, też powie tutaj kolega drugi pan, który też jest wtopiony w tą sprawę. Proszę Państwa, zbliża się zima, mieszkają dwie starsze kobiety. Ja wiem, że z punktu widzenia prawnego miasto powie, to nie moja sprawa. Bo prawnie można powiedzieć, że jest w porządku, ale władze są wybierane po to, żeby zadbać o ludzi. My jesteśmy ludźmi. Czujemy się pokrzywdzeni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kiedy coś ktoś z tym zrobi? Dziękuję bardzo. Bo mamy jeszcze tak jedną osobę. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, moje nazwisko Kioski. Ja reprezentuję swojego syna i mamę z racji tego, że u mnie sytuacja na mieszkaniu, a dotyczy to obiektu na ulicy Sowińskiego, jest taka, że mama, kupując w 2002 roku w dobrej wierze, dokonała darowizny na rzecz mojego syna, swojego wnuka. W 2008 roku, w 2011 decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego budynek został wyłączony z użytkowania. 24 rodziny w postaci najemców w trybie nagłym zostało wyprowadzone z budynku, zostali trzej właściciele. Ja tą sytuację już przedstawiałem 26 marca tego roku. Licząc na to, że ten problem zostanie rozwiązany. Tu już było powiedziane, że trzy takie punkty krążą przez 3 lata. Wyremontować, sprzedać, rozebrać. Pytanie, gdzie nasze mieszkanie? Nie jesteśmy w stanie jako właściciele miejscowości cokolwiek zrobić. Jest na dzień dzisiejszy, jesteśmy już, tak było powiedziane, ignorowani. Będąc obecny na wszystkich zebraniach wspólnoty, ani razu nie był obecny przedstawiciel zarządu reprezentujący, przepraszam, miasta na zebrania. Ostatnio ukazał się, ale bez pełnomocni. Są mnie zainteresowani na dzień dzisiejszy. Sytuacja, mało tego, wytworzyła się taka sytuacja, że do 31 marca tego roku mieliśmy wspólnie z właścicielem większościowym podjąć decyzję co do zabezpieczenia budynku, jeżeli chodzi o strychy. Nie sposób było tego przeprowadzić, bo właściciel większościowy nie zainteresowany. Mało tego, wystąpił do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o przesunięcie terminu do 31 grudnia 2015 roku. Jaki cel przesunięcia tego terminu? Nie wiem, żeby budynek się zawalił samoczynnie, czy po to, żeby nas utopić właścicielom mniejszościowi, żebyśmy nie opolowali w ciągu 7 dni, że stalibyśmy też jakby się współwinni w tym momencie? Decyzja potrzebuje powiatowy inspektor w osobie pana Ujmy. Miasto odwołuje się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Nadzór budowlany wojewódzki utrzymuje w mocy to wszystko. I wszystko jest w zawieszeniu na dzień dzisiejszy. Partycypując w kosztach klatki 50, tam gdzie mieszka sąsiad, wydając 200 tysięcy, skromnie 26 marca tego roku przedstawiłem, 200 tysięcy ekspertyzami wydaliśmy pieniądze na jedną klatkę. Wiedząc o tym, że budynek jest zagrożony. 24 rodziny najemcy w trybie nagłym dostali mieszkanie. Średnio licząc mieszkanie, które mi wyceniono na 40 tysięcy, które nabyłem w 2000, moja mama nabyła w 2002 roku, to okazało się, że na dzień dzisiejszy wartość tego wszystkiego, każdego mieszkania daje 1,5 miliona złotych. 1,5 miliona zostało rzucone w błoto. Budynek ogrodzony, dwie panie w klatce 54, moja mama jest taka, druga pani mieszka. Zagrożenie techniczne budynku. Zagrożenie potem jakby w sensie takim, że budynek stał się mecenasem wszystkich rzeczy potrzebnych ludziom, którzy żyją z tego i korzystają. Mało tego, zrobił się slums, pożar już był komórek. Ludzie bezdomni tam mieszkają. Strach wychodzić w ramach wycieczki, proszę się przejść wieczorem, teraz wcześniej się robi się ciemno, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Nie jestem w stanie mojej mamie wytłumaczyć, dlaczego ona
mieszkając od lat 50. w tymże budynku, płacąc koszty, decydując się na wykup, został jakby na lodzie, na stare lata, mając 86 lat i jakby pod mostem musi mieszkać na dzień dzisiejszy, bo wnuczek nie jest w stanie aktem notarialnym jej zabezpieczyć lokum. W związku z tym próbujemy jakby dobić się u władz, żeby na czas rozwiązania problemu obiektu, co z nim zrobić, na czas tym starszym paniom pomóc w sensie takim, żeby dać im lokale na dzień dzisiejszy w zastępczych warunkach, takich jak ja na dzień dzisiejszy stworzyłem, bo w to mieszkanie około 40 tysięcy utopiłem. Bo jest centralne ogrzewanie, wymiana drzwi, wymiana okien. I nie, że ja rezygnuję z mieszkania, że mieszkanie mi się zawaliło. Mieszkanie tracę z racji tylko i wyłącznie to, że część wspólna w postaci strychów stała się zagrożeniem dla całego obiektu. To jest przykre, że nie mogę, jej koleżanki będąc najemcami, nie będąc właścicielami, dostały mieszkania w Zielonej Górze, jedne pokoje, żyją na stare lata. Tu się okazuje, że starsza pani musi pozostać, co kiedyś miasto zapłaciło. Po części zapłaciła, jeżeli jeszcze jedną minutę i skończę. Tak, proszę przedłużyć. Zapłaciła jakieś tam groszowe sprawy, bo mówimy o ulgach. Tak, ulga była, ale za to mieszkanie zostało zapłacone, coś. I nagle się okazuje, ci, którzy nie ułożyli, a wręcz szkodzili na tym obiekcie, bo byli tacy też lokatorzy, eleganckie mieszkanie otrzymali, bo tak przepisy na dzień dzisiejszy stanowią, a trzej właścicieli będący w mniejszości, gdzie ceduje się na nich, żeby cokolwiek mają zrobić w tym kierunku, jesteśmy bezsilni. Jesteśmy bezsilni na dzień dzisiejszy. Mało tego. Mam pytanie do pana prezydenta i liczę na to, że odpowie mi na to pytanie pan Kubicki albo pan Lesicki, dlatego że przez trzech panów prezydentów to przyszło i pana przez Lesickiego, który na początku w tym partycypował i był w rozmowach, potem pan Kaliszuk z racji nadzoru nad lokalami komunalnymi, pan prezydent Kubicki i co się okazuje, na dzień dzisiejszy po zebraniu w kwietniu tego roku właściciel Wigrzeszewy nie pokwapił się po to, żeby podpisać umowę ze wspólnotą, z zarządem wspólnot i mam pytanie, kto zawładuje teraz tą częścią większościową, jakim jest miasto? Kto zawładuje? Która wspólnota z nazwy, proszę mi podać? Która to zarządza? Z takim zwanym rozpędem to wszystko poszło, bo budynek jest obok, na szczęście, bo jest przyklejony do wspólnoty, jakoś to funkcjonuje, nikt się do niczego nie zobowiązuje. Tragedia w XXI wieku, slums w centrum Zielonej Góry. W związku z tym, występując dzisiaj po raz wtóry, liczę, że w jakiś sposób pewne problemy zostaną rozwiązane z racji tego, że nie żądamy, żeby na tych mieszkaniach zarobić, bo nie chcemy. Chcemy w jakiś sposób zabezpieczyć się na czas uregulowania wszystkich spraw związanych z tymże obiektem. A decyzji nikt nie jest w stanie podjąć. Właściciel wigrzeszczowy, gorący kartofel, który najlepiej przełożyć komuś innemu do kieszeni, niech się ktoś inny tą sprawą martwi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, tak, proszę bardzo. Przypominam, że jesteśmy w sprawach różnych, więc państwo radni jak najbardziej mogą głos w tej kwestii zabierać. Proszę. Wysoka Rado, propozycja, która została złożona przez miasto, tak jak panowie tutaj wcześniej przedstawili, miała charakter trzech rozwiązań. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od panów, które rozwiązanie im pasuje. Ja chciałbym tutaj powrócić do tematu sprzedaży nieruchomości i sprzedaży mieszkań. Substancja w centrum Zielonej Góry nie należy do najnowszych i trudno mi było określić, czy w roku 2002, decydując się na zakup nieruchomości, w ciągu 6 lat nastąpiła tak duża degradacja, że budynek ten w chwili obecnej nie nadaje się do użytku. Oczywiście klatka 50 jest wyłączona z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i tam faktycznie nie ma takiej decyzji. Oczywiście sytuacja jest na tyle skomplikowana, że jeżeli ktoś stał się właścicielem, to musi się zachować jak właściciel. My jako właściciel nieruchomości, która w jakiś sposób została zamknięta, zapewniliśmy najemcom, czyli osobom, które mieszkały w tym budynku, mieszkania zastępcze. Ale z punktu widzenia obowiązującego prawa nie jesteśmy w tej chwili w stanie zabezpieczyć nieruchomości dla osób, które są właścicielem nieruchomości w mieście Zielona Góra. A ci państwo są właścicielami nieruchomości w mieście Zielona Góra, więc
jako takiego mieszkania czynszowego nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć. W tej chwili te trzy propozycje były do konsultacji. Oczywiście no, żadna z tych rozwiązań Państwu nie odpowiada, ponieważ no, jest sprzedaż nieruchomości, remont, no to jest też kwestia partycypacji w całości obiektu, w wielkości takiej, w jakiej Państwo są właścicielami nieruchomości i udziałów w tym mieszkaniu. No, trudno nam w tej chwili poszukiwać rozwiązań, bo się nagle okaże, że wszyscy, którzy kupili z bonifikatą 95%, przyjdą do miasta i powiedzą, że w tej chwili to mieszkanie się zaczyna sypać, więc ja byłem źle poinformowany, czy niedoinformowany w momencie zakupu nieruchomości. Tak jak Państwo doskonale wiedzą, cała procedura sprzedaży nieruchomości polega na tym, że również jest protokół przekazania i w tym protokole przekazania kupujący i zbywający określają, że znają stan techniczny obiektu. No trudno mi określić, że budynek, który ma 100 lat, jaki ten stan techniczny jest. Jeżeli chodzi o pytanie ostatnie, które Pan zadał, ja nie wiem w tej chwili, trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, ponieważ no, tych budynków w mieście jest kilka tysięcy, kto zarządza tą nieruchomością. Postaram się dowiedzieć, ale w chwili obecnej czekam jakby na decyzję z Państwa strony. Ja rozumiem, że Państwo zadłużyli się i na tych nieruchomościach są, jak rozumiem, hipoteki czy inne zabezpieczenia, ale w chwili obecnej my jako miasto nie jesteśmy w stanie tych hipotek zdjąć i jednocześnie zaproponować rozwiązań czy mieszkań zastępczych, bo do tych mieszkań zastępczych, tak jak Państwo przed chwileczką przyjęli uchwałę, one są przewidziane przede wszystkim dla osób, które nie posiadają nieruchomości na terenie miasta Zielona Góra. Bo jeżeli by posiadały te nieruchomości, no to trudno było mówić, że możemy zaproponować mieszkania socjalne. No, jeżeli ktoś chciał być właścicielem, to niech będzie do końca właścicielem, a nie tylko właścicielem na chwilę, gdy jest dobrze i ja mogę kupić to za niewielką kwotę. W chwili obecnej są zaproponowane trzy rozwiązania. No, do tej pory nie mamy żadnej odpowiedzi, które rozwiązanie z punktu... No, jedno rozwiązanie jest takie, aby sprzedać nieruchomość i podzielić się kosztami, które z tej nieruchomości będą wynikały. Drugie, ewentualnie wspólna, tutaj musiała być również wspólna wola i znalezienie około 3 milionów złotych, aby ten budynek wyremontować i zaproponować do ponownego zasiedlenia, bo około taka kwota jest w tej chwili brana pod uwagę i jeżeli bylibyśmy zgodni, to i taka propozycja byłaby ze strony, moglibyśmy przyjść do Wysokiej Rady i zaproponować to rozwiązanie, ponieważ mamy wstępny kosztorys tego remontu. Wszystko, tak? Powiem, że trzecie nie pamiętam, nie wiem, któreś było, ale panowie wiedzą dokładnie. Wyburzenie i nasz udział w tych kosztach. A no jeszcze było ewentualnie rozwiązanie takie, żeby wyburzyć i sprzedać nieruchomość, która w stanie obecnym na pewno będzie miała niższą wartość niż w momencie wyburzenia tego obiektu i sprzedaży samej czystej nieruchomości i również podział co do udziału w gruncie. Dziękuję bardzo. Pan radny Bukiewicz. Panie Prezydencie, takie uwagi mi się nasunęły słuchając tego, co mówili Państwo i co Pan mówił. Ma Pan rację, że pewnie w akcie notarialnym było zapisane, że stan techniczny budynku jest znany, z tym, że nie jestem pewien dokładnie, bo jeżeli problem dotyczy nie konkretnie mieszkania, tylko strychu, czyli tego, co się znajduje powyżej, to ci Państwo mogli sobie nie zdawać sprawy z tego, w jakim stanie jest ten budynek po prostu na innych kondygnacjach. To po pierwsze. Po drugie, jakoś tak wygląda na to, że ci, co zainwestowali, kupili, to na tym stracili. Nie wiem, jaka była kwota zakupu tej nieruchomości, bo nie podejrzewam, żeby te 5%, o których Pan mówił, za którą właściciele obecni nabyli tą nieruchomość, stanowiła 40 tysięcy, bo coś mi się tutaj nie zgadza. Mogło to być powiedzmy 5, może 10 tysięcy, nie wiem, może panowie to uściślą. W każdym razie te osoby, które nie były właścicielami, dostały mieszkania zastępcze i one jak gdyby
skorzystały bardziej niż te osoby, które kupiły, czyli są pokrzywdzone jak gdyby podwójnie. Z tym, że jest to zbyt skomplikowana sprawa na ten moment, żeby móc jednoznacznie rozstrzygnąć. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to, że 40 tysięcy to nie mogło być 5%, czyli gdzieś tu jest nieprawda, a drugie to się rzuca w oczy to, że ci państwo stracili podwójnie, nabywając tą nieruchomość. Także na przyszłość, jeżeli takie coś by miało miejsce, po prostu jeżeli rzeczoznawca wycenia nieruchomość, to powinien dokładnie zapoznać kupującego ze stanem budynku, żeby on wiedział, czy w najbliższym czasie nie nastąpi taka sytuacja jak teraz. Bo jest tu pewna jakaś pewnie nieścisłość, bo nie podejrzewam, żeby ktoś kupował mieszkanie, wiedząc, że wkrótce ono będzie nie do użytku. Dziękuję bardzo. Pan radny Marchewka. Aha, chyba że tak? No to jeżeli tam było pytanie, to proszę bardzo. Szanowny panie radny, znakomicie orientuje się pan w obrocie nieruchomościami i wie pan również doskonale, że sytuacja ta, która miała miejsce, nie dotyczy osoby, która nagle kupuje z ulicy mieszkanie, tylko jak pan tu jeden wspomniał, mama jego mieszkała tam 50 lat, więc tutaj sytuacja części wspólnych, które, no powiem, to jest problem, który staje się problemem nagminnym, bo każdy, kto wykupuje mieszkanie, twierdzi, że on jest panem i władcą na swojej zagrodzie, a de facto części wspólne, czyli klatka schodowa czy strychy, już ich nie interesują, czy remont dachu też ich średnio interesuje, więc ja myślę, że ta świadomość bycia właścicielem jest w chwili obecnej, myślę, że jeszcze bardzo mikra. I ja ja przypuszczałem, że 95 czy 90% była bonifikata, to myślę, że możemy spytać się panów, jaka wysokość była tej bonifikaty, bo ja nie wiem, ja wychodzę z założenia, też nie pamiętam ile zapłacili, wychodzę z założenia, że takie bonifikaty były do tej pory stosowane i w większości były to 95%, więc 95% wartości tej nieruchomości zostało jakby darowane, 5% to była wartość de facto zapłaconych kosztów nabycia nieruchomości i przeniesienia jednocześnie własności nieruchomości. Dlatego w chwili obecnej trudno nam jest jako miastu ponosić ryzyko, które zostało poniesione przez tych kupujących, bo jeżeli sytuacja miałaby miejsce i państwo nie byliby właścicielami, nie byłoby problemu. Również zabezpieczylibyśmy jako miasto, jako właściciel nieruchomości, najemcom inne loka do tego, aby mogli spokojnie funkcjonować. W chwili obecnej no niestety stan prawny jest jednoznaczny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marchewka. Ja bym chciał spytać pana prezydenta, czy widzi możliwość, bo tak między wierszami wyczytuję z ust panów, którzy zabrali głos, prośbę o pomoc, aby na czas uzgodnienia, co z tym terenem zrobić i podjęcia ostatecznych decyzji, zapewnić jakiś lokal zastępczy, tak aby to się nikomu na głowę nie zawaliło, bo jestem przekonany, że niezależnie od tego, czy ktoś jest właścicielem mieszkania, czy nie, to w sytuacjach takich nagłych, kiedy użytkowanie budynku grozi utratą życia lub zdrowia, kiedy mamy informacje i mało tego, ten budynek jest biało-czerwoną taśmą otoczony, aby nikt w pobliżu tego budynku nie przechodził, bo to zagraża zdrowiu lub życiu, to jestem przekonany, że są jakieś procedury, które pozwalają w takiej sytuacji postąpić nadzwyczajnie i na czas rozwiązania tej sprawy sprawić, aby mieszkańcy tego budynku nie zostali sami sobie. Faktycznie doszło tutaj do kuriozalnej i bardzo trudnej sytuacji, bo gdyby panowie nie złożyli wniosku o wykup tego mieszkania, już dawno mieliby nowe mieszkanie, bo miasto musiałoby się zamienić. Natomiast zdarzyło się tak, jak się zdarzyło. Kilka osób z tego budynku złożyło wniosek o zakup tego mieszkania za 5% wartości. I się okazuje, że to był ich największy błąd w tej inwestycji, bo gdyby tego nie zrobili, dzisiaj w ogóle byśmy nie mieli tematu. Natomiast panie prezydencie, proszę o odpowiedź, bo czy są takie procedury, no gdyby się okazało, że któregoś razu, nie wiem, no wróćmy do sytuacji nieszczęsnej, strasznej wybuchu gazu na Pomorskim, gdyby się okazało, że tam ten wieżowiec nagle, cała konstrukcja została uszkodzona i trzeba będzie cały wieżowiec gdzieś ewakuować, to nie wierzę, że prezydent miasta siada i powie, jesteście właścicielami, radźcie sobie, że są jakieś procedury, które na pewien okres czasu mogą udostępnić lokal zastępczy takim osobom.
było też pytanie, więc pan prezydent postara się, tak, odpowiedzieć. Proszę. Miasto nie dysponuje lokalami zastępczymi jako takimi. De facto w sytuacjach kryzysowych i krytycznych możemy zastosować rozwiązanie takie, że te osoby będą mieszkały w hotelu do momentu rozwiązania sytuacji, tylko że ja rozwiązania tej sytuacji do tej pory nie widzę. Mamy któryś rok z rzędu i ta sytuacja nie jest w stanie, żeby się posunęła chociaż o krok do przodu. Mamy trzy rozwiązania, które są zaproponowane. Z drugiej strony jest propozycja tylko jednostronna, żebyśmy my dali jakiekolwiek mieszkanie w zamian. No niestety no, to nie jesteśmy w stanie przejść uchwały i ustawy o gospodarce nieruchomościami, no bo w tym momencie będziemy działali wbrew prawu i myślę, że nikt z urzędników, którzy będą podpisywali jakiekolwiek decyzje, się nie podpisze pod tym, no bo to jest sytuacja, która jest sytuacją łamiącą prawo. Ja rozumiem, że gdyby był nakaz inspektora nadzoru budowlanego dotyczący tej klatki, to na pewno w tym momencie mogłyby te procedury zadziałać, ale w chwili obecnej te procedury nie są w stanie zadziałać, ponieważ ta klatka jest wyłączona z decyzji inspektora nadzoru budowlanego. To wszystko. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 58. sesję Rady Miasta Zielona Góra.